ostatnie rozważania prowadziliśmy w ogóle nauki, badania i próby zrozumienia fizykalnego świata. Dziś natomiast poświęcimy czas zagadnieniu filozofii kultury. Kultura, bardziej subtelna i niedostrzegalna, posiada jednak swój materialny wymiar. Możemy go dostrzec, wchodząc do budynku, oglądając kolorowe reklamy, czy przemieszczając się coraz szybciej z miasta do miasta, by poznać tą właśnie inną kulturę. Co więcej, możemy na wiedzę o kulturze spojrzeć w praktyczny sposób. Jej zrozumienie jest dla nas kluczowym elementem, aby organizować nasze wspólne życie. I być może właśnie dzięki naszym wysiłkom w pogłębieniu wiedzy o kulturze będziemy mogli zapobiec kulturowym nieszczęściom, kryzysom i krwawym rewolucjom. Jak wiadomo, kultura ma wymiar codzienny, bliski każdemu, lecz myliłby się ten, kto by zakończył poznawanie na tym etapie kultury właśnie. Kultura potrafi być także czymś doniosłym. Na jej gruncie powstają nowe idee i wartości, wedle których możemy budować nasz światopogląd. Jaka jest istota kultury? Czy kultura w ogóle ma istotę? Jakie są wartości kultury? W jaki sposób można podzielić kulturę na tę wysoką i niską? Jakie są podstawy ku temu? W oparciu o co możemy porównywać kultury? Czy jest możliwy dialog między kulturami? Mamy nadzieję, że damy radę odpowiedzieć na pytania, które na pewno się pojawią w trakcie spotkania. Nasze spotkanie nie mogłoby się odbyć, gdyby bez wsparcia finansowego z budżetu miasta Poznania, a także studenckiemu kołu filozoficznemu InterSofia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dzięki Uniwersytetowi SWPS w Poznaniu, Bibliotece Kurnickiej PAN, Bibliotece Raczyńskich, Polskiemu Towarzystwu Filozoficznemu Oddziałowi w Poznaniu, Instytutowi Filozofii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Radio Merkury, Radiu Afera oraz Radiu Meteor, Gazecie Puls z Poznania, X Informatorowi Kulturalnemu oraz Centrum Amarant, które zgodziło się tutaj nas ugościć dzisiaj. Jeszcze kwestie organizacyjne. Tutaj kolega przekaże listę mailingową. Jeśli Państwo chcą, oczywiście można się na nią wpisać. Wtedy będą Państwo informowani o kolejnych spotkaniach. Lub jeśli Państwo chcą dać czynny udział w organizowaniu kolejnych spotkań, to proszę również to zaznaczyć. To jest taka rubryka właśnie, w której można zaznaczyć tak lub nie. Nie jeśli ktoś chce tylko dostawać maile odnośnie wydarzeń, a tak jeśli ktoś chce się też pomóc w organizowaniu takich debat, właśnie drobną pomocą, chociażby rozwieszeniem dwóch plakatów tam, gdzie mieszka. Proszę bardzo. Ponadto jeszcze druga kwestia. Dzisiaj będzie można być numer w promocyjnej cenie 8 zł. Jeśli ktoś oczywiście będzie zainteresowany, prawda, poczuje niedosyt, to można jak najbardziej się oddać lekturze. Ponadto chciałabym Państwu powiedzieć, jak będzie wyglądać ta debata. Wiadomo, każdy z prelegentów będzie miał swój czas, żeby przedstawić swój światopogląd. Mniej więcej 10 minut na odpowiedź. Wiadomo, można się w trakcie odnieść, komentować do tego. Następnie przerwa, też mniej więcej 10 minut i wtedy już oddajemy Państwu głos i jeśli będą jakieś pytania, to również będzie na to czas. W trakcie przerwy zachęcamy do pójścia na przykład do kawiarni tam na chwilę, więc... Odświeżenia się. Chcielibyśmy już bardzo gorąco powitać zaproszonych gości, doktora Cezarego Kościelniaka, adiunkta w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza, współpracownika magazynów Plus Minus oraz Presja. Przepraszam bardzo. I autora takich publikacji jak Frunze w Meczecie oraz Uniwersytet Rozwój Kultura. A także witamy serdecznie profesora Romana Tubickiego, filozofa, dyrektora Instytutu Filozofii UAM, który również wykłada na UAP-ie. W szczególności interesuje się estetyką, filozofią współczesną, filozofią kultury i społeczno-polityczną. Opublikował m.in. Zmierzch sztuki, narodziny ponowoczesnej jednostki oraz egzystencjalne konteksty dzieła sztuki, studium z pogranicza estetyki i filozofii kultury. Zatem pierwsze pytanie. Tak, przejdźmy do debaty.
czym jest kultura? Co jest w niej najważniejsze i jaką rolę odgrywa w naszym ludzkim życiu? I rozumiem, mam te 13 minut, tak? 10. Proszę Państwa, przede wszystkim chciałem bardzo serdecznie podziękować środowisku filozofii za zaproszenie. To już w sumie drugie zaproszenie. Pierwsze miałem zaszczyt brać udział w debacie w Gdańsku o istnieniu Boga. Drugie tutaj u siebie w Poznaniu. Bardzo dziękuję za przyjście. Widzę znamienitych gości. Bardzo dziękuję pani profesor Elżbiecie Bakrzyc też, że do nas przyszła. Nie chcę też tutaj, nie widzę wszystkich, ale parę osób, które przyjęły zaproszenie, są. Bardzo dziękuję za to. Ja chciałbym rozpocząć od takiej kwestii, no właśnie, rozmowy o kulturze. Pytanie o kulturę to jest pytanie bardzo szerokie. To jest tak, jakby zadać pytanie o fizykę, prawda? Czy pytanie o biologię tutaj należałoby znaleźć jakiś punkt zaczepienia, punkt wyjścia. I ja, zastanawiając się, co mogłoby być takim punktem zaczepienia, postanowiłem sięgnąć do książki T.S. Eliota, Society and Notes Towards the Definition of Culture. Ona wyszła w takim tomie dwóch książek Chrześcijaństwo, Kultura, Polityka w języku polskim. I myślę sobie, że sięgnięcie do Eliota może mieć kilka takich uzasadnień dzisiaj. Po pierwsze, Eliot pisze tę książkę w 1949 roku, a więc po II wojnie światowej, po pewnym odczarowaniu tego, czym jest świat europejski, pewnej świadomości, że a propos pytania, które pani zadała, że kultura jednak nie obroniła świata przed hekatombą wojny. I z drugiej strony Eliot wskazuje na pewne momenty kryzysu kultury, które wydaje mi się aktualne do dzisiaj, które mogą być kanwą też do rozmowy o pewnych momentach kryzysowych, które w kulturze dzisiaj są. Krótko rzecz ujmując, kultura zdaniem Eliota jest procesem tworzenia norm, jest pewną spójnością w przekazie filozoficznym, artystycznym, moralnym, także państwowym, politycznym. Wreszcie kultura ma charakter interpretacji świata, interpretacji od takiej interpretacji elementarnej poprzez interpretacje niezwykle rozbudowane, konglomeraty interpretacji dotyczące chociażby wyjaśnienia funkcjonowania wszechświata. W tym sensie to, co jest charakterystyczne dla kultury, dla jej utrzymania, zdaniem Eliota jest przekazywanie kultury, uczenie się kultury. Jest pewien proces, który następuje po pierwsze między generacjami, po drugie jest procesem pewnej dynamiki, tak? To jest proces dynamiczny, to jest proces, który dzieje się, proces wymiany, który dzieje się między wspólnotami. Teraz w swojej charakterystyce kultury, ona jest znacznie dłuższa, ja skupię się na takich dwóch elementach. Eliot wskazuje na między innymi problem elit i roli elit w kulturze, i to jest po pierwsze, to jest pierwszy punkt, na którym chciałbym się zatrzymać. Drugi punkt to jest problem jedności kultury, i w tym problemie jedności kultury mieści się pytanie o słabe kultury, o silne kultury, a także o to, czy kultury powinny być autonomiczne, czy też nie, jakże aktualne pytanie na dzisiaj. Wychodząc od zagadnienia roli elit w kulturze, Eliot relacjonuje pogląd Karla Mannheima, w którym Mannheim przytacza funkcję elit. Elity to elity polityczne, organizacyjne, religijne, kulturalne, artystyczne. Elity, mówi Mannheim, sublimują energię społeczną, sublimują to, co w społeczeństwie istnieje, a co nie jest jakoś wykorzystane, co jest tam, można by powiedzieć, jakąś wartością dodaną, niewykorzystaną w procesie codziennej wymiany. W tym sensie rolą elit jest przekazywanie kultury. I teraz co?
tutaj wchodzi w pewien spór, ja nie będę tego sporu przytaczał, spór Eliota z Mannheimem. Eliot pokazuje taką bardzo ważną, taki bardzo ważny moment, w którym elitę definiujemy jako elitę, to znaczy funkcją elit jest przede wszystkim przekazywanie kultury. I w tym znaczeniu elity, które przestają brać udział w tym procesie, elity, które nie zajmują się procesem przekazywania, na przykład zajmują się samą sobą, albo rezygnują z tej służebnej misji, zrezygnują z misji, która polega na pozytywnym wpływie na innych, czy kształtowania innych. W tym przypadku elity przestają być elitami, natomiast mogą pełnić na przykład rolę jakiejś klasy wyższej. Drugi element, który jest dosyć ważny, który jest dosyć interesujący, to jest problem tyczący się jedności kultury, szczególnie oczywiście tutaj chodzi Eliotowi o kulturę europejską. Eliot po pierwsze mówi, że pewne samostanowienie kultur dzieje się zawsze w kontekście wymiany kulturowej. Tak? Zawsze się dzieje w kontekście jakiegoś porównania, zawsze dzieje się w kontekście potrzeby kontaktu między kulturami, oczywiście kulturami gdzieś tego samego pnia. W tym sensie kultury słabe, oczywiście wymienia kultury słabe, takie jak kultura np. walijska, szkocka w kontekście do kultury angielskiej, która była taką kulturą hegemoniczną wobec tych pozostałych. No, z jednej strony one się muszą bronić przed tą kulturą główną, ale z drugiej strony one jej potrzebują, hegemoniczną, tak, w tym sensie. Ale też zwracam uwagę na coś takiego, że... przepraszam, ten rytm powoduje, że czuję, że powinien mówić szybciej. czy to jest właściwe poczucie? No właśnie, no widzimy, że kultura ma wiele aspektów. Tak, my rozmawiamy, tam gdzieś tańczą, tak, że to też jest jakiś może tutaj znak. Z drugiej strony jednak nie ma kultury silnej bez kultury słabej. Tak, Eliot pokazuje, że kultury silne muszą też trwać w pewnym porównaniu się z pewną wymianą z tymi kulturami słabszymi. Następnie stawia taką bardzo interesującą tezę, że kultura europejska, która opiera się na tych trzech filarach, jakim jest Izrael, Grecja i Rzym, jest tak naprawdę miejscem, w którym zachodzi wymiana i to jest wymiana, która dzieje się w kontekście ponadnarodowym. Eliot stawia tę kwestię oczywiście już w 1949 roku, to jest pierwsze wydanie tej publikacji, gdzie przynajmniej jedno z pierwszych, gdzie oczywiście ma gdzieś kontekst niemiecki z tyłu głowy w tych rozważaniach, ale mówi o czymś takim, że pierwszą tożsamością w kulturze zachodniej jest przede wszystkim właśnie tożsamość kulturowa, nie tożsamość narodowa. Tak? I to rzeczywiście ma jakieś swoje uzasadnienie. No weźmy sobie chociażby kulturę chrześcijańską, która jest przecież nierozerwalnie od samego początku mocno zerwana z dziejami dawnego Izraela. Tak? Trudno zrozumieć proces eschatologiczny Chrystusa bez Paschy, bez wyjścia narodu wybranego z Egiptu, bez Izajasza, bez niewoli babilońskiej. Tak? Ta cała historia jest jakby częścią historii, która zostaje włożona gdzieś w chrześcijaństwo. Podobnie możemy tutaj iść w kierunku Grecji czy Rzymu. No Rzym jest tutaj bardzo istotny. Remi Brak, książkę, którą też bardzo Państwu polecam, Droga Rzymska, który właśnie stara się pokazać kulturę chrześcijańską przez Rzym, ma taką bardzo ciekawą kategorię, dwie kategorie. Kategorię akweduktu, czyli drogi, która prowadzi, metaforyzuje właśnie akwedukt przez cywilizację do kultury, czyli cywilizacja była tym momentem, cywilizacja, mówiąc za Jerzym Kmitą, kultura techniczno-użytkowa, która była fundamentem do tego, żeby przenieść symbol, ale z drugiej strony mówi o transparentności Rzymu. Tak? Kultura rzymska była transparentna w tym sensie, że wszystko, co stanowiło o jej walorze, było tym, co było
tym, co było najczęściej przyswajane z zewnątrz, w tym sensie, tak jak kultura grecka jest immanentną częścią Rzymu, tak później chrześcijaństwo jest immanentną częścią Rzymu. Tak wygląda w skrócie wielkim zarys kilku problemów, które o kulturze powiada Thomas Eliot. Ja chciałbym teraz przejść do zarysowania pewnego współczesnego kryzysu kultury, kilka punktów dotyczących kryzysu kultury dzisiaj, w kontekście tego, co powiedziałem. Tylko nie wiem, czy Panie by wolały, żebym powiedział to teraz, czy to przy następnym pytaniu, czy w jakiej formule to zrobić. Może być teraz. Może być teraz, tak? Dobrze. No właśnie, pytania o kryzys kultury to są pytania, które można gdzieś połączyć z procesami, które dzisiaj dzieją się w Europie, ale także z instytucjami, z kryzysem instytucji, z którymi mamy do czynienia. Kiedy mówimy o kryzysie elit, ja tę diagnozę kryzysu elit w kulturze przekładam na problem kryzysu uniwersytetów, który obecnie jest w świecie zachodu. To jest pewien paradoks, bo kiedy przyjrzymy się uniwersytetowi, to on nie był nigdy w tak dobrej kondycji, jakiej jest dzisiaj. Tak? Jeśli zobaczymy na nakłady, jeśli zobaczymy na dziedziny, które się rozwijają, jeśli zobaczymy na ilość też ludzi, która pracuje w tym sektorze, no to widać, że to jest absolutnie złoty wiek epoki uniwersytetu. Kiedy jednak wzięlibyśmy uniwersytet pod lupę misji kulturotwórczej, czyli byśmy odcięli sobie tą, mówiąc metaforycznie, koncepcję uniwersytetu fabryki, która produkuje wiedzę, a zaczęlibyśmy się zastanawiać, czy rzeczywiście, że dzisiaj uniwersytet pełni rolę elitotwórczą, no to można mieć bardzo poważne wątpliwości, czy Uniwersytet Zachodniego Świata, czyli Stany Zjednoczone, Europa, nie mówię o uniwersytetach chińskich, bo to jest przedziwny twór kulturowy, który wymagałby absolutnie specjalnych studiów kulturoznawczych, w jaki sposób funkcjonują uniwersytety na Dalekim Wschodzie, bardzo ciekawe notabene, to widać wyraźnie, że ta rola elitotwórcza jest niezwykle, niezwykle dzisiaj marginalizowana. Tak? No, wystarczy spojrzeć chociażby na reformę bolońską, czy na tą chyba najgorszą z modułów reform bolońskich, jakim jest KRK, czyli Krajowe Ramy Kwalifikacji, gdzie myśląc o studencie, nie myślimy o przyszłym premierze, kompozytorze, pisarzu, nie myślimy o tym, kto będzie odgrywał jakąś bardzo ważną rolę w społeczeństwie, będzie właśnie częścią społeczeństwa elit, czy będzie kreodą nawet w jakimś może małym środowisku, wiejskim, małomiasteczkowym, ale będzie kreował rzeczywistość społeczną, tylko my myślimy w kategoriach rynku, w kategoriach dostosowania, w kategoriach znalezienia pracy, tak? W kategoriach skills, które dzisiaj dominują w edukacji. To jest jakby pierwszy problem. Drugi problem, wydaje mi się, że kryzys kultury, z którym mamy do czynienia, czy mieliśmy, bo teraz już rzeczywiście od kilku lat jest trochę lepiej, w Polsce, to jest kryzys elit. To znaczy rzeczywiście, tak jak Eliot pisze, że elita, która przestaje mieć funkcję służebną, przestaje przekazywać kulturę, przestaje interesować się, zwłaszcza tymi z tych, on tam używa sformułowań klasowych, z klas niższych, tak naprawdę przestaje być elitą. I proszę zauważyć, że myśmy w Polsce, szczególnie w dobie transformacji, szczególnie w tym bardzo agresywnym neoliberalizmie a la Balcerowicz, dokładnie te zjawiska nastąpiły. Tak? Oderwanie elit od w różnych postaciach. Po pierwsze w takiej postaci pogardy dla tych ludzi prostych, najczęściej z małych miejscowości. To się też kojarzyło, to się też tak socjologicznie skojarzyło, że te elity były ulokowane w dużych miastach, w centrach. Jak spojrzymy, jak wygląda geografia elit w Niemczech, to jest zupełnie przeciwnie. Tak? Bardzo wielu intelektualistów, muzyków, kompozytorów mieszka w małych miejscowościach. Tam na przykład takie hasło dla Niemca, ja jestem z Monachium, że jestem z Berlina, a ja jestem powiedzmy gdzieś tam z Augsburga, to nie ma takiego poczucia jak tutaj u nas. I to zerwanie elit, zresztą można, socjologowie o tym piszą, to nie jest jakieś nowum, że na tym też polegał fenomen Radia Maryja, który zagospodarował właśnie tych, którzy zostali gdzieś odrzuceni na margines transformacji, i to się wiązało przede wszystkim z tym aspektem ekonomicznym, ale także z aspektem symbolicznym, tak? Dla tych ludzi nie było
oferty, która pozwoliłaby jakby wejść z nimi do systemu kultury. Kolejny moment, jeszcze 2 minuty, dobra? Skończę. Pozwolicie, panie? Tak. Kolejny moment kryzysu, to jest kryzys, może o tym będzie później mowa, to jest niestety pewien problem pojawienia się bardzo ostrych ruchów narodowych w Europie. I może abstrahując od kontekstu polskiego, żeby tutaj nie wprowadzić jakiegoś zamieszania w dyskusji, ale na przykład jak sobie weźmiemy bardzo silny nacjonalizm szkocki, czy jak sobie weźmiemy na przykład włoską Ligę Północną, no to następuje coś, co ja bym nazwał takim ruchem narodowo-autarktycznym, czyli myślenie, ta narodowa autarkia charakteryzuje się tym, że jest kompletnie ahistoryczna. Nasza kultura jest waloryzowana jako samowystarczająca, zatem jako samowystarczająca natychmiast ucina jakąkolwiek potrzebę wymiany. Tutaj trzeba by tą kulturę narodowo-autarktyczną być może przeciwstawić modelowi kultury narodowo-adaptacyjnej. Moim zdaniem taką kulturą narodowo-adaptacyjną w jakiejś mierze ona reprezentowana jest przez nurt Marie Le Pen dzisiaj we Francji. Na przykład jak weźmiemy sobie Basków, czy właśnie tą Ligę Północną, no to byłaby taka narodowo-autarktyczna. I wreszcie kolejny kryzys kultury, w którym się dzisiaj znaleźliśmy, to jest bardzo ciekawe, wydaje mi się, wątki, które możemy podjąć polemicznie do Zygmunta Baumana, przynajmniej ja bym podjął polemicznie Zygmunta Baumana, bo już można się oczywiście zgadzać, to jest problem kryzysu liberalizmu. To jest ta diagnoza, którą Agnieszka Kołakowska stawia jako fetyszyzację liberalizmu. Na czym polega ta fetyszyzacja liberalizmu? Mianowicie na tym, że jakakolwiek krytyka demokracji liberalnej, szczególnie kolapsu demokracji liberalnej, chociażby jak klęski zbudowania państwa wielokulturowego, opierającego się właśnie nie na wymianie w kulturze wewnętrznej, ale na sztucznej wymianie z kulturami zewnętrznymi, tak naprawdę ta krytyka liberalizmu zostaje wówczas potraktowana jako coś, z czym nie można się zgodzić, jako coś, co od razu jest się antydemokratą, faszystą, jest się od razu oskarżany język nienawiści. Bardzo świetnie to w swojej książce Kie Szafli, kim jest Charlie, ujął Emmanuel Todd. Bardzo polecam tą książkę. To jest jedna z najważniejszych książek o stanie kultury europejskiej, napisane w ciągu kilku lat. Ale, żeby też powiedzieć pro domo sua, jako konserwatysta, powiedziałbym, że mamy też kryzys konserwatyzmu. I ten kryzys konserwatyzmu, ja osobiście podpisałbym się pod takim modelem konserwatyzmu, który nazywam na swoje potrzeby konserwatyzmem logotycznym, bliskim Ratzingerowi, myśleniu ratzingerowskiemu. I ten konserwatyzm logotyczny wychodzi z doświadczenia, które ma charakter z doświadczenia, które no właśnie wychodzi od pogłębionego logosu i stara się zjawiska społeczne gdzieś widzieć ich zakorzenienie, na przykład w religii. I natomiast problem kryzysu konserwatyzmu dzisiaj w Europie to jest problem konserwatyzmu lojalistycznego i przykładem takiego konserwatyzmu lojalistycznego są chociażby konserwatyści brytyjscy współcześni, tak, którzy tak naprawdę idą areburnie jako tą drogą, którą poszli fetyszyści liberalni, tak? To znaczy dla nich zupełnie nie liczy się jakikolwiek problem tutaj tej wymiany idei poza ich własnym narodowym. W tym momencie taki konserwatyzm lojalistyczny jest silnie połączony z tą pozycją narodowo-autarktyczną. I myślę, że to jako takie punkt wyjścia. Trochę minut przedłużyłem, dziękuję. Ja też oczywiście dziękuję za zaproszenie. Już pani nas witając właściwie o kulturze powiedziała wszystko. Pan doktor Kościelniak także już właściwie powiedział wszystko. Więc ja już tylko mogę jakieś tam ewentualnie... A jeszcze także właściwie prawie wszystko w najbliższym bardzo dobrym numerze filozofów. Także ja mogę tylko tutaj jakieś ewentualne przecinki do tych wypowiedzi, które się właśnie pojawiły, wstawić. Zacznę tak bardzo patetycznie, mianowicie zacznę od przypomnienia takiego greckiego powiedzenia,
Otóż to greckie powiedzenie mówi, nie jest rzeczą konieczną żyć, rzeczą konieczną jest żeglować. Takie dziwne, prawda? Dziwna mądrość. Nie jest rzeczą konieczną żyć, rzeczą konieczną jest żeglować. Otóż gdzieś właśnie w tym greckim, starogreckim przysłowiu czy powiedzeniu znajdujemy właśnie jakby to główne pytanie, które dotyka kultury. To znaczy, jeśli jest konieczną rzeczą żeglować, to chodzi tutaj oczywiście o pewną wizję strategii życia, o pewien sposób życia. To znaczy, jest jakoś tak, że życie żadnego z nas nie jest konieczne, bo ci, którzy się urodzili i żyją, wcześniej czy później żyć nie będą. Natomiast samej za tym konieczności trzeba tutaj szukać w samym fenomenie życia, w samym sposobie życia. Jeżeli konieczną rzeczą jest żeglować, to znaczy, że konieczną rzeczą jest przyjmować taką aktywną postawę wobec siebie oraz aktywną postawę wobec świata. I w tym sensie o tej myśli musimy cały czas pamiętać, kiedy zastanawiamy się nad fenomenem kultury, czym kultura jest. I teraz trzeba sobie powiedzieć szczerze, że samym pojęciem kultury, samą rzeczywistością kultury są same kłopoty. Być może na tym polega wielkość kultury, że ona w tych swoich kłopotach jest wprost zakochana, że nie widzi siebie bez tych kłopotów. Tutaj pan doktor powiedział o kryzysie kultury. No ja sądzę właśnie, że jakby przejawem zdrowia kultury jest jej krytyka. To znaczy, że kultura, w której nie ma fenomenu krytyki, jest kulturą barbarzyńską. Pozwolę sobie na taki osąd tutaj wartościujący, prawda? Czyli o tyle krytyka, o tyle kultura nam coś daje, o ile potrafi wydobyć siebie taki element mocno i radykalnie polemiczny. O tym warto tutaj pamiętać, prawda? Więc tyle kultury, ile krytyki kultury. No i teraz, czym ta kultura jest? To zależy w znacznym stopniu, i tutaj zresztą autorzy przecież to przypominają, to zależy od tego, czemu kulturę przeciwstawiamy. Jeżeli kulturę przeciwstawiamy naturze, szeroko rozumianej naturze, to przeciwstawianie jest zwłaszcza bardzo trudne dzisiaj, kiedy rozwój nauk przyrodniczych, neurologicznych, kognitywnych sprawia, że nie tak łatwo tutaj rozróżnić, że tak powiem, porządek rzeczy naturalnych i porządek rzeczy sztucznych, ale w każdym razie przez długie, długie lata jakoś tam ta opozycja dała się, że tak powiem, formułować, czyli wtedy kulturą było to wszystko, co było szeroko rozumianym dziełem rąk ludzkich, prawda? Rąk ludzkich i głów ludzkich, tak trzeba dokładnie powiedzieć. Tutaj możemy ewentualnie jeszcze rozróżnić właśnie kulturę materialną, prawda? I szeroko rozumianą kulturę duchową, symboliczną. Tutaj także oczywiście trzeba by włączyć wszelkie możliwe reguły etyczne, obyczaj, to wszystko, co pozwala nam żyć i przetrwać. No i proszę Państwa, tutaj jest ważny moment, dlatego że od razu pojawia się pytanie, czy w ogóle można mówić o kulturze, czy trzeba już w pierwszym momencie mówienia o kulturze mówić o kulturze w liczbie mnogiej, prawda? Bo pojawia się pytanie, czy jest coś takiego jak kultura, czy raczej jest coś takiego jak kultury. Tak jak nie ma człowieka w ogóle, tylko jest każdy z nas, tak, nie ma czegoś takiego jak kultura, są tylko poszczególne kultury. To się gdzieś tutaj, to pytanie o liczbę mnogą pojęcia kultury, ono się gdzieś tam w XX-wiecznej, szeroko rozumianej filozofii kultury pojawia. Otóż nawet doszło do takiej sytuacji, że jeśli ktoś będzie się upierał przy tym pojęciu kultury w liczbie pojedynczej, no to mu się będzie zarzucało jakiś tam etnocentryzm, a wręcz nawet jakiś taki imperializm kulturowy po prostu, prawda? Że najpewniej przemawia, że tak powiem, z własnego punktu widzenia i ta okoliczność sprawia właśnie, że własna kultura wydaje mu się tak naprawdę kulturą jedyną, prawda? Pamiętamy tę piękną scenę w Nowym Testamencie, scenę zesłania Ducha Świętego, zawsze lubię o niej mówić, kiedy padają te wielkie słowa: idźcie i nauczajcie wszystkie narody świata.
ten, który uważa, że powinien nauczać wszystkie narody świata, ewidentnie zajmuje pozycję uprzywilejowaną. Jak to pan ładnie określił, raczej, no to już nieważne. W każdym razie są jakieś kultury słabe i trzeba uczestnikom tych kultur słabych pomóc, w tym sensie właśnie, że wnieść zdrowy powiew kultury własnej po prostu, prawda? Otóż z tego rodzaju właśnie kolonializmem, czy też imperializmem kulturowym był taki moment w każdym razie, że raczej wypadało walczyć i każdy, kto tutaj chciał eksponować tę jedną kulturę, no to było trochę passé, prawda? Tak nie wypada tutaj się zachowywać. No, należy pamiętać także o tym, tutaj zresztą te momenty już się pojawiły, że pojęcie kultury miało swoje takie dobre dni, potem miało takie słabe dni, teraz chyba znów ma dobre dni. Chodzi mi o to, że pojęcie kultury mianowicie zostało w pierwszej połowie XX wieku przyswojone przez państwo, przez dwa najważniejsze państwa totalitarne, mianowicie przez hitlerowskie Niemcy i przez stalinowską Rosję. Twórca kultury na przykład, prawda? To jest przecież pojęcie tego. No i teraz okazuje się, że po pierwsze z jednej strony eksponowano tę kulturę jako ten czynnik, że tak powiem, nobilitujący człowieka. Europa mogła być z siebie dumna i nagle dochodzi do tego, o czym żeście już państwo mówili, ano dochodzi do fenomenu pierwszej i drugiej wojny światowej, prawda? I teraz zwłaszcza, czyli dochodzi do fenomenu tej wojny światowej w momencie, w którym mogłoby się wydawać, że przecież nie mamy najmniejszego kłopotu z kulturą. Rozwija się filozofia, rozwija się literatura, powstają nowe dziedziny sztuki, świat kulturowy ma się dobrze i nagle okazuje się, że z tych kulturalnych ludzi wychodzą wilki. Te wilki, przed którymi kiedyś ostrzegał nas Hobbes, prawda? Więc to była taka pierwsza kompromitacja pojęcia kultury, także nawet Adorno już po II wojnie światowej nie wahał się określić kultury jako jednego wielkiego śmietnika i wtedy była raczej moda na pojęcie społeczeństwa. Nie tyle nauki o kulturze, nie tyle nauki kulturowe, ile raczej nauki społeczne. I obecnie ewentualnie możemy powiedzieć, że znów wracamy do pojęcia kultury, do nauk o kulturze, które w ten sposób się rozwijają, że próbują wykorzystać ten już dyskurs właśnie wypracowany przez nauki społeczne, prawda? Więc tutaj widzimy, że z tą kulturą właśnie różne rzeczy się mają. I jeszcze jeden moment, o którym też warto pamiętać, co prawda to już tam dziś przechodzi do, jak sądzę, do lamusa. Chodzi mi o takie myślenie wartościujące o kulturze, no i wtedy oczywiście dzielimy się na ludzi kulturalnych i niekulturalnych. Otóż z opisowego punktu widzenia nie ma ludzi niekulturalnych, prawda? Bez względu na to, co najwyżej mogę reprezentować inną kulturę, która komuś nie odpowiada. Ale być człowiekiem znaczy tkwić w jakiejś kulturze, być człowiekiem znaczy z jakąś kulturą się identyfikować, zarazem jakiejś kulturze się przeciwstawiać. Prawda? Innego sposobu na bycie człowiekiem po prostu nie ma. O tym też tutaj należy pamiętać, prawda? I proszę państwa, jeszcze jeden moment dotyczący tego kryzysu kultury. Ja już o tym trochę wspominałem. Ale ja bym powiedział tak. Ten kryzys kultury, o którym mówią konserwatyści, czyli ja rozumiem również pan doktor Kosielewicz, jako konserwatysta, bardzo miło, był moim studentem, proszę. To nie jest pan w moich wykładów, nie zrozumiałem. Ale poważnie, bo mnie się wydaje tak, bo oczywiście ja się z panem zgadzam, tam to wszystko, co pan doktor Kosielewicz powiedział, i o uniwersytecie, i o elitach, prawda, to wszystko jest racja. Na pewno tak jest. Tyle tylko, że o czymś zapominamy. O czymś mi się wydaje niezwykle istotne. Mianowicie, że nigdy dotąd tak wielu ludzi nie usiadło przy biesiadnym stole wartości.
że wcześniej rzeczywiście były elity i te elity obsługiwały elity społeczne. Czyli ja sobie tak to wyobrażam, taki model przedwojenny. Jestem przedwojennym profesorem, zarabiam 10 razy więcej niż teraz, prawda? Studentów jest 10 razy mniej niż teraz, prawda? I mamy elitarnych studentów, których obsługują elitarni profesorowie. Teraz to się zmieniło, prawda? Do tego biesiadnego stołu, powtarzam raz jeszcze, żeby wszyscy w kierunku tego stołu wszyscy zmierzają. I teraz nie chodzi mi tylko, kiedy mówię o tym biesiadnym stole, nie chodzi mi tylko o naukę, prawda? Chodzi mi o to, że proszę Państwa, tam bodajże chyba 20 lat temu pojawiły się pierwsze telefony komórkowe i nagle mija 15, zresztą a propos, to taki dowcip, ale tak było, teoretycy kultury mówili, że ten wynalazek się nie upowszechnia, prawda? Ale do czego zmierzam? Więc mamy telefon komórkowy, mija tam 10-12 lat i można powiedzieć, każdy ma telefon komórkowy. Kiedyś dzieliliśmy się na tych, którzy widzieli Leonardo da Vinci i nie widzieli. Teraz dzielimy się na tych, którzy widzieli go w oryginale i na tych, którzy go widzieli w reprodukcji, prawda? Zwłaszcza teraz, kiedy mamy do czynienia z internetem. I tak po kolei można by tutaj te różne wartości wymienić. 200 lat temu tylko niektórzy umieli pisać i czytać. Teraz potrafi każdy czytać i pisać. I to można jakby potraktować jako swoistą metaforę nowej sytuacji, w jakiej żeśmy się znaleźli. Kiedyś było tak, jak było to społeczeństwo, to tylko niektórzy, dzięki edukacji, dzięki wykształceniu, dzięki znajomości pisma i tak dalej, tylko niektórzy stawali na palcach i dlatego stawali się wyżsi od pozostałych. Prawda? Bo pozostali nie partycypowali ani w języku, ani w innych dziedzinach kultury. Teraz, powtarzam raz jeszcze, jest inaczej. Jeżeli jedni stają na palcach, to po chwili widzimy, że także pozostali również próbują na tych palcach stanąć. No i faktem jest, proszę Państwa, no to jest jak, ja nie wiem, czy to jest trafna metafora, ale coś takiego mi przychodzi do głowy. Jeżeli ta szklanka napoju ma obsługiwać moje potrzeby aksjologiczne, no to ona wystarczy, przynajmniej na to nasze spotkanie. Ale jeżeli ta szklanka ma obsługiwać was wszystkich w tym wymiarze aksjologicznym, no to się okaże, że po prostu czegoś, że jest ona za mała, prawda? Że zatem trzeba raczej jakby przepracować sposób tworzenia wartości i partycypowania w nich. Także mówiąc krótko, ten kryzys kultury współczesnej polega na tym, że obserwujemy takie postępujące zjawisko egalitaryzacji życia społecznego, prawda? I tu się możemy zastanawiać, czy to jest dobre, czy to jest złe, prawda? Ale rzeczywiście, no, powstały fenomeny, których wcześniej nie było. Powstał fenomen kultury konsumpcyjnej, prawda? To już mamy kulturę nie zaspokajania potrzeb nawet tylko, ale kulturę tworzenia potrzeb po prostu, prawda? Jak to zawsze Zygmunt Bauman lubił podkreślać. I teraz znów, i w tej kulturze konsumpcyjnej, ja tutaj mówię oczywiście o świecie zachodnim, w tej kulturze konsumpcyjnej każdy mógł i każdy chciał partycypować, no się okazało, mamy kryzys, okazało się, że ta kultura konsumpcyjna miała być taka bardzo, bardzo egalitarna, ale nagle przybyło ludzi, którzy nie mają zdolności kredytowej. I stąd mamy to, co mamy w Europie, czyli mamy już taką powrót pewnych idei, szeroko rozumianych idei nacjonalistycznych, prawda? Dziękuję bardzo. Teraz chciałbym zadać takie pytanie, co kultura zawdzięcza filozofii, a co filozofia czerpie z kultury? No to teraz ja tak na razie pierwszy, żeby była jakaś tam... No to jest trudne pytanie, dlatego że filozofia jest częścią kultury. Filozofia jest częścią kultury i mnie się wydaje, i tak jak kultura, mogę jakby kontynuować ten wątek, który już właśnie zacząłem, tak jak kultura, bo tutaj trzeba jeszcze przypomnieć, to zapomniałem o tym powiedzieć, mamy tę kulturę szeroką i ona obejmuje te właściwie wszystkie wytwory ludzkiej działalności, ale potem mamy tę kulturę wąską, i tutaj byśmy włączyli sztukę, literaturę, prawda, teatr, muzykę i tak dalej, także filozofię oczywiście, prawda. Czyli tutaj można ewentualnie mówić o roli tej kultury wąskiej w
stosunku do kultury szerokiej. I tutaj także jest ta szczególna rola filozofii. No więc tak jak mi się wydaje, to tutaj powiedziałem w uprzedniej części, że kultura potrzebuje krytyki. Kultura potrzebuje krytyki i ja mam nadzieję, że filozofia kulturze takiej krytyki dostarcza. Prawda? Więc tutaj to byłaby ta taka mobilizująca kulturę do takiej postawy otwartej właśnie aktywność filozoficzna. Prawda? I ta krytyka kultury, ona z jednej strony, gdy chodzi o filozofię, będzie dotyczyła właśnie kultury jako takiej, a z drugiej będzie filozofia, że tak powiem, pytała o sens poszczególne dziedziny tej właśnie kultury wąskiej. Czyli będzie pytała o sens sztuki, czyli będzie pytała o sens nauki, będzie także pytała o sens poznawczy, sens aksjologiczny itd. itd. Będzie pytała o sens nauk szczegółowych. I teraz, co się dzieje w świecie kultury, kiedy pojawia się w nim światło, którego źródłem jest pytanie filozoficzne. Otóż można powiedzieć, że w tym świetle pytania filozoficznego wszystko, co dotąd jawiło nam się jako oczywiste, oczywistym być przestaje. Czyli mam taką cichą nadzieję, że właśnie filozofia jest taką ambitną próbą ratowania nas przed rzeczywistością, która próbuje zawsze uwodzić nas oczywistościami. Dlaczego tak jest? Bo tak jest. Dlaczego tak jest? Bo tak powinno być. A dlaczego tak powinno być? Bo tak zawsze było. Albo uwaga, bo to jest naturalne. Właśnie, bardzo ważne, proszę zobaczyć. Z jednej strony przeciwstawia się kulturę naturze, ale nagle, kiedy pojawiają się konkretne spory światopoglądowe, konkretne spory etyczne, konkretne spory ideologiczne, a więc kiedy wikłamy się w kulturę, to nagle okazuje się, że kultura jest czymś naturalnym, prawda? Że wartości etyczne są stworzone nie przez człowieka. To pytam, przez kogo, prawda? Jeśli nie przez człowieka, jeśli tylko ludzi one dotyczą. Niestety, na dobre i na złe, prawda? Kultura jest produktem ludzkim i to ludzie muszą sobie z tą kulturą dać radę i to ludzie za tę kulturę są odpowiedzialni. No i właśnie częścią jakby tej odpowiedzialności jest filozofia. Ale nazwijmy rzecz po imieniu. Czasy dla filozofii nie są łatwe. Dlatego nie są łatwe, że kiedy pozbawiamy ludzi poczucia oczywistości, to pozbawiamy ich życia przyjemnego. A bohaterem kultury konsumpcyjnej jest człowiek, który chce żyć w sposób przyjemny. Zatem, kiedy wchodzi w dyskurs filozoficzny, tej przyjemności zostaje pozbawiony. Dziękuję. Tak, wiele wątków. Ja może zacznę od tego wątku, że to jest chyba dobrze, jak były student się nie zgadza z bardzo dobrze. Tak, jestem bardzo zadowolony z tej opinii pana profesora. Ja chciałbym powiedzieć tak, że być może, rozpoczynając tutaj od pytania, które pani postawiła, a potem, jeśli będzie trochę czasu, trochę polemicznie do kilku z pana profesora bym się odniósł. Rzeczywiście problem polega na tym, że musimy sobie zadać pytanie, czym jest filozofia, tak? Czym jest filozofia? I z wykładów profesora Nowaka, twórcy Leszka Nowaka, twórcy no, kilku samodzielnych systemów filozoficznych, pierwsza intuicja, która różni filozofię od innych dziedzin praktyk społecznych, jest to, że powiedzmy filozofia daje pewien całościowy ogląd świata. Tak? Filozofia odtwarza całościowy ogląd świata. Nauka, czy też dyscypliny kultury interesują się dość szczegółowym odtworzeniem jego fragmentów, choćby dlatego, że no, używają zawężonych języków do tego. Prawda? No, widać chociażby ten problem jakoś analizował na poziomie kultury Mario Pras w swojej książce Mnemozynek, o tym, w jaki sposób poezja może być w teatrze, czy w malarstwie i tak dalej. I Mario Pras bardzo ciekawie pokazuje też na pewne aporie nieprzekładalności pewnych języków. Natomiast filozof przyjdzie, to on może bardzo łatwo znaleźć trochę tutaj, coś trochę tam, może to odtworzyć. Problem polega na tym, że
właśnie te wąskie dyscypliny, także dyscypliny kultury, filozofii potrzebują. Żeby one często mogły nadbudować swój własny przekaz, one potrzebują jakiegoś metajęzyka, one potrzebują jakiegoś uwolnienia teoretycznego, one potrzebują pewnej świadomości tego, co, jak działają, no po to, by móc w ogóle zrozumieć same siebie. Ja to, mój ulubiony przykład to jest przykład z muzyką dawną, którą bardzo, bardzo lubię słuchać. Jeden z ciekawszych projektów muzyki dawnej to jest taki projekt, który John Eliot Gardiner ze swoim Monteverdi Choir zrobił. To była pielgrzymka bachowska, mianowicie chciał odtworzyć projekt Bacha, w każdy tydzień odtworzyć, nie napisać, ale odtworzyć jedną kantatę. I to rzeczywiście się udało, no firma fonograficzna zbankrutowała przy tym, no bo jak sobie Państwo łatwo wyobrażacie, utrzymanie całej orkiestry, która co tydzień, solistów bardzo dobrych zresztą, którzy co tydzień gdzieś jadą, grają, no to był koszt, który nawet przekroczył olbrzymie firmy fonograficzne, natomiast książę Karolicz wsparł i to, dzięki temu ten projekt został ukończony. Ale w międzyczasie Gardiner napisał fantastyczną książkę dotyczącą Bacha i to jest tak naprawdę książka nie tyle muzykologiczna, to jest nie tyle, to są nie tyle notatki dyrygenta, ale to jest bardzo mocno książka filozofująca. To jest coś, co można by ulokować na poziomie filozofii muzyki. W tym momencie, czytając jako filozof tą książkę, ja zdaję sobie sprawę, dlaczego Gardiner zrozumiał Bacha, tak? A rozumiejąc, potrafił w swojej interpretacji oddać te momenty w odtworzeniu, które są niezbędne, by móc w to jądro muzyki sakralnej wejść. I rozumiem doskonale na przykład, dlaczego muzycy, którzy zastanawiają się, dlaczegoż by nie zagrać Bacha na współczesnym instrumencie. Generalnie dobre orkiestry grają na instrumentach z epoki. Dlaczego nie spróbować tego zagrać na dobrym instrumencie? Hello, w czym jest problem? Tak? Jak ktoś stawia to pytanie, to znaczy, że jemu właśnie brakuje często tego naddatku filozoficznego. To jest może taki case, który by pozwolił trochę nieudolnie musiałbym to rozwinąć bardziej, rozświetlić tą sprawę, natomiast to pokazuje, dlaczego potrzebujemy filozofii. I teraz zwróciłbym się może do tego wątku, który pan profesor mówił i tutaj na początku pierwsza rzecz, którą bym się zgodził, no zauważcie państwo, że jednym z elementów kryzysu filozofii jest to, że jesteśmy i tego kryzysu, nie że filozofia ma kryzys, ale wy, odbiorcy kultury, macie kryzys, bo ze względu na to, że filozofia ma kryzys. To jest chociażby dominacja i hegemonia neuronauk wszędzie. Tak? To jest, proszę państwa, coś, co no, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych i w tym klimacie anglosaskim jest dzisiaj absolutnie dominujące. Ja pamiętam, ja kiedyś też trochę się tym fascynowałem, tymi neuronaukami, jak mi przeszło. Tam no była taka książka, którą czytał cały świat, Antonio Damasio, Błąd Kartezjusza. Prawda? No tak się składa, że dzisiaj nikt z Państwa pewnie nie wie, kto to jest Damasio, ale wszyscy no przynajmniej słyszeli o Kartezjuszu, jeśli nie wiedzą czegoś więcej o nim. I to no pokazuje jednak, jak często krótkotrwałe są pewne diagnozy opierające się na tu i teraz nauk przyrodniczych, które bardzo szybko się jednak zmieniają, tak? I bardzo szybko ten punkt widzenia za chwilę może być, za lat 20-30 może być zupełnie gdzieś indziej. Na czym polega ten problem z kryzysem? Mianowicie proszę zobaczyć, że istotą tego kryzysu jest to, że nie dopuszcza się w tym momencie żadnej szerszej refleksji, tak? To jest niestety problem taki, że doświadczenie przeżywania kultury, które ma odbiorca, chociażby z słuchania muzyki, czy widz z oglądania, to jest doświadczenie nie tylko estetyczne, to jest doświadczenie etyczne często, to jest doświadczenie wspólnototwórcze, to jest często doświadczenie, może u niektórych nawet mistyczne, to jest doświadczenie, którego gdzieś potrzebujemy, aby no nie tylko kultywować samych siebie, ale żeby w ogóle tworzyć właśnie ten nasz krąg kultury. I o ile ja jestem w stanie, i to nie jest, że jestem przeciwko neuronaukom, że jest to albo jasna, tak? Albo że mówię, że teraz mamy to wszystko zawiesić, to byłoby absurdalne, absolutnie. Kwestia jest taka, że o ile dopuszczamy tą perspektywę jako jedną z perspektyw poznawczych, to brak filozofii powoduje, że bardzo łatwo dopuszczamy pewien fundamentalizm tutaj scjentystyczny, którego efektem jest redukcjonizm.
Pytanie, czy mamy kryzys kultury? No na pewno tych diagnoz kryzysów kultury jest wiele, ale najwięcej jest po stronie konserwatywnej. No w 1950 roku niemiecki teolog, notabene to jest ciekawe, że on teraz ma kilka przekładów w języku polskim, się niedawno ujawniło. Romano Guardini pisze taką bardzo ważną książkę Das Ende der Neuzeit. Ona po polsku wyszła w znaku Koniec czasów nowożytnych, gdzie pokazuje pewną diagnozę, dlaczego stało się to, co się stało w XX wieku. On pokazuje na takie dwa elementy, na autonomizację jednostki jakby i co wiązało się właśnie z tą filozofią indywidualistyczną bardzo mocno i z technologizacją świata, tak? Z tym właśnie, co doprowadziło tak naprawdę do myślenia o człowieku w kategoriach technicznych. Zresztą podobną diagnozę gdzieś w pewnym momencie w książce Nowoczesność i Zagłada postawił Zygmunt Bauman, tak, w odpowiedzi, jak się stało, że nastąpił Holokaust. Jakkolwiek mówię, dla mnie pewne jego diagnozy są dosyć mocno dyskusyjne, to akurat Nowoczesność i Zagłada, ta diagnoza idąca za Lewinasem, ona jest przekonująca. I teraz jest pytanie takie, przechodzą już do innego wątku, tutaj co pan profesor uderzył, jak, co mamy zrobić teraz z tym, no już nie pojemnikiem wartości, ale powiedziałbym stałym rezerwuarem, basenem, którym musimy sobie poradzić, aksjologicznym. I należałoby rzeczywiście jednak zadać pytanie, jak to się stało, że mamy te gil kultury i tutaj znów odpowiedź tkwi no, w rozwoju reżimów welfare, tak? Rozwojów reżimów welfare, które tak naprawdę są tym, co doprowadziło Europę dzisiaj do bardzo poważnego kryzysu, czyli problem dużych świadczeń społecznych, które przyciągały emigrantów zarobkowych, którzy poza braniem świadczeń niekoniecznie chcieli się z tymi społeczeństwami zintegrować. No, takim przykładem jest, my mówimy często o tej fali Polonii na Jackowie, tak, w Chicago, czy to jest takie bardzo ciekawa dzielnica Chicago, gdzie nikt nie mówi po angielsku, jak państwo chcecie iść po normalne ogórki kiszone, no tam się idzie i tam nawet nie powinno się mówić po angielsku, bo nikt państwa nie zrozumie po prostu na Jackowie właśnie. Jak byłem w Stanach, to jest taki bardzo duży zajęzuch na Polskę, no to pojechałem sobie tam kupić jakieś polskie produkty. Taki wąsaty gościu mnie obsłużył w tym sklepie, naprawdę poczułem się przez tę godzinę tam bardzo dobrze, ale jak pytałem tych ludzi, jak oni żyją, no nie żyją po prostu tak jak się żyje tam w Szaflarach, Białym Dunajcu i tak dalej, nawet czasami ta sama rodzina, czasami sąsiedzi i specjalnie operują tylko takim angielskim, technicznym, podstawowym, zawodowym. No jest też oczywiście, to nie jest jednolita grupa, tam też powiedzmy są ich potomstwo już bardziej tak jest w to gdzieś wchłonięte, ale teraz to jest jakby jeden taki obraz, żeby nie mówić, że to tylko muzułmanie przyjeżdżają, tak, do Europy i to wykodują. To można podać przykład Chorwatów w Austrii, to można podać przykład z Kosowian w Szwajcarii, także tych przykładów jest znacznie więcej. Teraz jest pytanie takie, czy właśnie przesadny egalitaryzm, przesadny, który doprowadził do nie tylko do właśnie wprowadzenia kultur zewnętrznych do Europy, gdzie nie było w ogóle nawet potrzeby, aby asymilować się z miejscową kulturą, tak, z miejscowymi kulturami, bo tak w skrócie można ten proces gdzieś nazwać, ale także to, o czym mówił pan profesor, ja bym powiedział tak, no, kiedy patrzymy na kryzys państwa dobrobytu, to ten kryzys państwa dobrobytu polega na jednym wielkim oszustwie, które zostało pokazane, mianowicie na czym polega polityka powszechnej dostępności, że każdy niezależnie od swoich zdolności i pozycji społecznej może wyjść do tego miejsca otwartych drzwi. Teraz to znaczy każdy i co to znaczy, że może dojść do tego punktu otwartych drzwi, czyli do przekroczenia chociażby swojej klasy społecznej, czy do wejścia do dobrobytu. No to oznacza, że zrobi to albo swoim wysiłkiem, ale nagle się okazuje, że ten swój wysiłek gdzieś tam nie wystarcza, że musi statystycznie ktoś tam zostać w tyle, no więc wprowadzamy jakieś
programy równościowe, ale one nie wystarczają i ten schemat, to na przykład bardzo dobrze opisała na tak zwany Grand École Gaëlle Gastajek, taka francuska badaczka, która pokazała, że cały program otwarcia Grand École na ludzi z tych niższych klas, no, spowodował, że w samej Grand École przesunęły się pewne kierunki w stronę elitaryzacji jeszcze bardziej, tak? To znaczy ten system odtwarzania jeszcze bardziej się gdzieś odtworzył. Co do elit, ja mam takie wrażenie, że rzeczywiście nie ma co, ja nie jestem też przeciwnikiem jakby powszechności czy coś takiego, tylko jestem, wydaje mi się, że bardzo ważną sprawą w uniwersytecie jest dzisiaj jednak odróżnienie uniwersytetów od państwowych wyższych szkół zawodowych. I nie ma niczym złym, że ktoś zostanie dobrym rzemieślnikiem, nie ma niczym złym, że ktoś będzie wykonywał dobrze swój zawód usługowy. Problem polega tylko na tym, czy powinniśmy tego nauczać na uniwersytecie. Oczywiście, że nie. Jeśli mówimy o elitach, to zgoda, że społeczeństwo elit trochę się zmieniło, ale jakkolwiek znów weźmiemy Polskę folwarczną, chociażby opisaną przez Janusza Tazbiera, to tam też widać, że bardzo mocno na folwarkach, czy bardzo mocno folwarki odgrywały funkcję kulturotwórczą i elitotwórczą. Zresztą no, w moim instytucie jest taki człowiek, który się tym zajmuje, pan dr Banach, i on na przykład pokazuje, że bardzo ciekawe zjawiska pokazuje między właśnie tym folwarkami II Rzeczypospolitej a PRL-em, że dostępność do wielu dóbr kultury była, czy dostępność w ogóle do jakiegoś kształcenia i do jakiegoś świata usług była w niektórych momentach wręcz porównywalna w tym, co było w PRL-u. Tak? Czyli to jest też pytanie, czy ten świat elit folwarczny był taki niesprawny. Tutaj wydaje mi się, że on był w wielu momentach sprawny. Ale do czego zmierzam? Mianowicie dzisiaj pojawiają się nam zupełnie inne zapotrzebowania na elity. Tak? Dzisiaj jesteśmy w stanie jakby zauważyć, że mamy potrzeby, że człowiek z elity, który się głównie kojarzył albo z jakimś politykiem, jeszcze najczęściej z Unii Wolności, albo z jednej gazety, z gazety z czerwonym paskiem, tak? albo z jeszcze z podobnych środowisk, tak naprawdę dzisiaj to jest już passé. Tak? Dzisiaj możemy sobie wyobrazić, że na przykład ktoś w małym 10 czy 5-tysięcznym czy tysięcznej miejscowości, nie wiem, prowadzi na przykład bardzo aktywne, dobre koło gospodyń wiejskich, albo prowadzi jakiś klub kultury, albo jest animatorem. I ci ludzie dzisiaj są, oni pełnią funkcję elit, tak? My myślimy o elitach jako tych, którzy są gdzieś blisko ludzi. I to jest pewien problem, że tej perspektywy na uniwersytecie, no nie tylko w Polsce, w ogóle w Europie, na uniwersytecie nie ma, tak? Jeśli jej nie ma, dlatego że jesteśmy, mogą być dwa powody, dla których nie ma. Pierwszy to jest taki pseudoegalitaryzm lewicowy, który właśnie mówi, że jesteśmy w ogóle przeciwko jakimkolwiek społeczeństwu elit, co jest nieprawdą, no bo jak się spojrzy chociażby na jakiekolwiek proste stratyfikacje społeczne, to widać, że nawet że w każdej klasie społecznej są, no muszą być jakieś liderzy, muszą być jakieś elity, ale jest, uważam, gorszy o wiele powód, dla których na uniwersytetach jest to zaniechanie, mianowicie to jest bardzo silny trend tak zwanego uniwersytetu przedsiębiorczego, który się zaczął w 50-tych latach od Clarka Kerra w Stanach Zjednoczonych, potem przeszedł do Europy. Ja w książce, którą teraz przygotowuję do druku, opisuję trochę, skąd to się wzięło, tak, na naszych uniwersytetach europejskich. Nie jest tak, że to nagle ktoś wymyślił. To były, proszę Państwa, trendy, które bardzo mocno przyszły ze Stanów Zjednoczonych i na przykład nagle prezydenci, u nas rektorzy, u nas nie było prezydentów, to jest też ciekawe, że funkcja kanclerza pojawia się dopiero właśnie przez Clarka Kerra stworzona w University w Berkeley. Nagle tym facetom doszło do głowy, no skoro wy robicie jakieś tam badania chemiczne, to wy to możecie sprzedać za miliony dolarów, tak? Skoro możecie sprzedać, no to nagle się okazuje, że oczywiście jesteście naukowcami, ale możecie być też sprzedawcami i to może być całkiem sprawne. No dzisiaj wiemy, że to wcale nawet dla amerykańskich uniwersytetów całkiem sprawne nie było. To znaczy, jak dochodziło już do podziału tych łupów, no to te uniwersytety dostawały zwykle bardzo niewiele, ale to wytworzyło nową filozofię edukacyjną, czy antyfilozofię edukacyjną, która
spowodowała, że nie ta filozofia edukacyjna brzmi, bardzo ładnie ją Bill Clinton powiedział w swoim haśle wyborczym, ekonomia głupcze, a zatem wszystkie pytania fundamentalne, pytania podstawowe, pytania etyczne albo będą adaptacyjnie rozwiązywane, czyli na przykład, nie wiem, jesteś chemikiem, no to jakaś tam edukacja, są po prostu stratą czasu. Albo są stratą czasu. Musimy być nastawieni tylko i wyłącznie na produkcję. I wydaje mi się, że rykoszetem to odbija się zwłaszcza w krajach posttransformacyjnych, gdzie mieliśmy kryzys elit, gdzie w czasie PRL-u elity były marginalizowane, aczkolwiek u nas elity przetrwały w opozycji. To też trzeba powiedzieć, że jakby Jaruzelski, który zamykał na przykład galerię po 80 roku, reglamentował po prostu możliwość wystawiennictwa, no to się natychmiast w PRL-u stworzył undergroundowy rynek sztuki, także jak nastąpił 89 rok, to myśmy mieli gotowe elity, które gdzieś tam wyszły z podziemia, one nie zdały roli w innym już, w tym procesie transformacji, one tutaj nie zdały swojej funkcji, ale one były, ale jak spojrzymy na przykład na Słowację, na Czechy, na Węgry, gdzie rzeczywiście tych elit tam nie było, tak? Gdzie rzeczywiście to społeczeństwo elit się o wiele, wiele dłużej, czy na Pribałtykę, tak? na te postsowieckie landy, kiedyś tam wykładałem trochę w Rydze, to trochę znam Łotwę, na przykład społeczeństwo właśnie łotewskie i tam i to jest, proszę Państwa, no my jesteśmy absolutnymi szczęściarzami transformacji, tak? To mówię do tego, że ten reżim był mimo wszystko półzabawowy w Polsce w porównaniu z reżimem KGB-owskim właśnie w tych krajach bałtyckich, tak? Że tutaj się udało jakoś odtworzyć, to jest duży zysk. Ale właśnie od uniwersytetu. W sytuacji mimo wszystko wytrzebionych elit, można by tak powiedzieć, ta strategia przedsiębiorcza, ona zupełnie nie daje pewnej misji. Będzie misja uniwersytetu odtwarzać elity i tworzyć ludzi jako przyszłych liderów. Przepraszam, to jest kilka wątków, przepraszam, taki chaos trochę, nie nam się zrobił tutaj, ale tak na gorąco. Dziękujemy bardzo. Właśnie trzecie pytanie będzie dotyczyło tej jedności w różnorodności. To znaczy, czy w tym świecie, gdzie mamy bardzo szybki dostęp do różnych kultur, jest możliwy dialog między nimi i czy może są jakieś wspólne wartości uniwersalne dla tych kultur? Ja mam zacząć, tak? To ja mam zacząć. To jest pytanie, to jest, wydaje mi się, pytanie bardzo złożone, ponieważ to jest pytanie, które mocno uderza w to, o czym pisał właśnie Eliot o jedności kultur i on, jeszcze raz może do tej myśli powrócę, on pokazuje, że tak naprawdę pewnym zagrożeniem byłoby wpatrzenie się w coś, co możemy nazwać kulturę narodową. To znaczy generalnie nie istnieje coś takiego jak kultura narodowa. No. Proszę Państwa, mój prapradziadek był właścicielem takiej firmy leśniczej w Cisnej, dzisiaj Centrum Bieszcza, gdzie oni tam zajmowali się produkcją, obróbką drewna. Tak? I co to była Polska dla mojej rodziny na początku XX wieku? No to był Żyd w lutowiskach, tak? I cała ta kultura żydowska. To był Ukrainiec, tam połowa zatrudnionych w tej firmie to byli Ukraińcy, tak? To było kilka języków, tak? Bo to był jidysz, to był polski, tak? Z dialektem lwowskim, bo tam to był ten rejon. To był też język ukraiński, który od XIX wieku był gdzieś tam w jakimś użyciu i to było tak, że oni się wzajemnie komunikowali. W tym momencie, kiedy dzisiaj słyszymy te hasła, silne hasła narodowe i takie właśnie powróćmy do polskiej kultury, no to w sumie nawet takie wspomnienia rodzinne już nawet, i myślę, że wielu z Państwa podobne rzeczy może by tutaj powiedzieć, pokazują, że nie ma czegoś takiego jak kultura, która nie jest w jakimś kontakcie z inną kulturą albo jest homogeniczna,
homogeniczna, wsobna. To jest może ciekawe właśnie po jednej pri Bałtyce, tak było z Łotyszami. Mianowicie w Związku Radzieckim, żeby się nie dać zrusyfikować, Łotysze, jeszcze bardziej Estońcy, oni na przykład się między sobą żenili, mówili w języku łotewskim, który był wtedy takim językiem, żeby przetrwać, no to oni to kultywowali i tak się właśnie odcinali bardzo, ale to była taka sytuacja, no musimy, jesteśmy otoczeni tą hegemonią radziecką, musimy się przed tym bronić. Natomiast kiedy spojrzymy na rozwój kultury, no to UBL, tak? Ukraina, Białoruś, Litwa, no to jest nasz krąg definiujący naszą tożsamość kulturową polską. No trudno sobie wyobrazić polską kulturę bez tych elementów, bez wpływów etnicznych, bez tego wielonarodowego tygla. Ale teraz pytanie, co jest jednością? Bo to jest wielością, ale co jest jednością? I rzeczywiście jednością jednak jest pewna tożsamość, o której Eliot i Brack piszą. To jest, wydaje mi się, na pewno tożsamość bardzo mocno związana z chrześcijaństwem, ale także z konsekwencjami chrześcijaństwa. Maciej Zięba w swojej książce o Europie nieznane, niebezpieczne, jeszcze trzeci jest człon tej książki, nie pamiętam tytułu, właśnie pokazuje, że to w Europie chrześcijańskiej no, rodzi się coś takiego jak sekularyzacja. Nie rodzi się sekularyzacja w świecie islamu. Dlaczego? No dlatego, że postulat wolności, postulat sprzeciwu jest gdzieś immanentnie wpisany w tą kulturę. Tak? Tutaj to jest praworządność, która jednak bardzo mocno cechuje świat zachodni i która, kiedy na przykład odróżniamy świat zachodni od świata wschodniego, no to praworządność, spadkobierstwo Rzymu i prawa rzymskiego jestem stałym elementem. To jest wreszcie pewien kod komunikacyjny. To znaczy, jeśli jestem w katedrze w Mediolanie, czy jestem w katedrze w Krakowie, no to jestem w stanie mimo różnych stylów, mimo różnych hierarchii świętych lokalnych, mimo różnych sposobów myślenia o wierze, o religii, jestem w stanie niejako ten kod kulturowy tak samo odczytać. Wiem, że jestem w katedrze, wiem, że jestem w centrum miasta, wiem gdzieś, co to oznacza. I w tym sensie trzymanie się, wydaje mi się, gdzieś tego szkieletu, no jest tym, co jest ważne. I chciałbym wierzyć, niestety jestem sceptyczny, ale chciałbym wierzyć, że odradzanie się ruchów narodowych w Europie byłoby właśnie powrotem do takiego myślenia o szkielecie. Także to nie jest tylko ten nacjonalizm autarktyczny albo konserwatyzm lojalnościowy, tak? Ale niestety obawiam się, że tak nie jest, tak? To znaczy niestety obawiam się, że kiedy patrzę na, czy może nie tyle patrzę, ale kiedy na przykład na Facebooku czytam głównie komentarze narodowców, czy jak czytam na przykład komentarze francuskie, to no jestem zaniepokojony, że to wcale nie o to chodzi, tak? Że to chodzi, że to jest niestety konserwatyzm przeciwko czemuś, czy przeciwko komuś w tym momencie, albo jest to taki nacjonalizm, który nie ma wydobyć może tego, co było zapomniane, ale ma sprawić to, co no ma sprawić, że będziemy znowu hegemonią nad jakoś przynajmniej nawet naszej mentalności, bo realnie to jest raczej prawdopodobne nad innymi. Wydaje mi się, że to jest jakiś problem tutaj z tym związanie. Tak jak pan profesor mówił, że to zależy od ludzi. Ja mam też wrażenie takie, że to jest banalne, ale to jest wydaje mi się, to jest bardzo ważne, ponieważ dzisiaj, kiedy mówimy, o którym kierunku ma pójść na przykład kultura europejska, to trzeba się właśnie przypatrzeć tym głównym nurtom politycznym i sobie odpowiemy na te pytania. I nieważne, czy postawimy Baumana czy Ratzingera, tak? Tutaj jednak ze sobą tam gdzieś ciekawa ta debata, no nie debata, ale Ratzinger się ciekawie krytycznie odniósł kiedyś do Baumana, powiedzmy, Bauman do wizji Europy, która była zupełnie gdzieś tam inna, ale to nie ma żadnego znaczenia. Znaczy intelektualiści, to jest też być może też, już kończę ten kryzys, też intelektualiści nie mają wiele do powiedzenia tutaj.
w pewnym sensie, tak? I to niezależnie, czy są konserwatystami, czy liberałami, to jest pewien problem, a politycy gospodarują tą siłę, która jest w ludzie i dopiero dorabiają sobie potem może jakąś ideę. Także ja nie do końca też wierzę w taki układ, że oto zbudujemy to na nowo. Czy kultury idzie wymieniać? Nie wiem. Miałem bardzo ciekawe doświadczenie w Ukrainie. Miałem tam zajęcia z ukraińskimi studentami, gdzie pytałem o banderę. Tak? Pytałem o banderę, pytałem o ten odtwarzanie czy budowanie tożsamości ukraińskiej. No niestety o tą najgorszą historię na Ukrainie. Tak? Bandera, morderca, okrutny człowiek, którego nie chcieli do szkoły podstawowej przyjąć do tego, że zabijał zwierzęta, tak? Zboczeniec seksualny, postać, która tu terminowała w obozie koncentracyjnym, tam praktyki zawodowe odbywał w Dachau, zanim przyjechał. To pytanie proste, jak to się dzieje, że teraz ktoś taki może być bohaterem narodowym, tak? Jak to się dzieje? I to jest być może też pytanie trudne, że niezwykle trudno jest budować swoją kulturę w oparciu o coś, co jest nieswoje. Ukraińcy mają mało tych punktów zaczepienia swoich własnych, stąd też niestety tych historii ciemnych mają więcej, z tego korzystają, ale też mi to pokazało, jak trudno, odpowiadając na Pani pytanie, jak trudno jest budować coś, co jest wewnętrznie zewnętrzne, mogłoby stać się moje. W tym sensie nie jestem jakby tutaj też przekonany do możliwości takiego sukcesu wymiany tej kulturowej. Tak, to jest rzeczywiście bardzo trudne pytanie, dlatego że pytamy o taką sytuację, w której dochodzi do konfrontacji nas z przedstawicielami innej kultury i ta inność tej kultury, ona przejawia się za pomocą określonych działań, które bardzo często z punktu naszego widzenia kulturowego traktowane są jako formy represjonowania różnych jednostek. No chociażby spotykamy się, załóżmy, z przedstawicielami kultury, w której panuje takie przeświadczenie, że kobieta powinna być obrzezana, prawda? I teraz pojawia się pytanie, czy my się na to zgadzamy, czy też się nie zgadzamy. Oczywiście najbardziej taki elementarny odruch jest to, że jasna odruch zdecydowanej niezgody, bo przecież to jest to akt barbarzyński, który na gruncie naszego systemu wartości jest niedopuszczalny. Ale oczywiście, jak to się mówi, diabeł tkwi w szczegółach, bo cóż z tego, że my, dajmy na to, uratujemy tę kobietę przed tym skandalicznym aktem agresji wymierzonej w jej cielesność, jeśli zapomnimy, że zarazem my tym samym wykluczamy ją z jej społeczności, prawda? Że jeśli ona nie będzie obrzezana, to ona w tej społeczności nie znajdzie partnera życiowego i przez całe życie będzie kobietą samotną, prawda? I można by takich przykładów właściwie mnożyć mnóstwo, zwłaszcza im, że tak powiem, dalej oddalamy się od naszej kultury i spotykamy się z kulturami odmiennymi, no to rzeczywiście to są takie ewidentne konflikty wartości, w których trudno o dobre rozwiązanie. Bo z jednej strony mamy argument empatii, który jest mi bardzo bliski i ten argument mówi, trzeba pomagać. Tej osobie dzieje się krzywda, prawda? Ale z drugiej strony, czy rzeczywiście mamy, czy mamy taki pomysł na takie hierarchizowanie kultur, że się okaże, iż pewne kultury są gorsze, a pewne kultury są lepsze. No myśmy już przez to przeszli, prawda? To już mówiłem o tym w pierwszej części. To w XIX wieku jeszcze byliśmy przekonani, że nasza kultura jest lepsza, a inne kultury są gorsze. My już teraz takiej pewności nie mamy, wręcz przeciwnie, domagamy się równouprawnienia różnych kultur, no ale z drugiej strony pojawiają się rozwiązania, które wchodzą w kolizję z pewnymi wypracowanymi, wywalczonymi przez nas wartościami.
czy kobieta może w stroju kąpielowym wejść na plażę, czy nie może, prawda? Bo możemy sobie nagle wyobrazić przedstawicieli kultury, którzy powiedzą, nasze kobiety nie mogą w strojach kąpielowych przebywać na plaży, one muszą przebywać w takich, tak powiem, no nie wiem, takich sukniach, prawda, zakrywających całe ciało. Otóż, no i teraz tak, nie po to kobiety walczyły przez cały XIX wiek o prawa kobiet, o prawa do pracy, no i do różnych form wolności, żeby nagle obok tych kobiet, które reprezentują właśnie te wywalczone prawa, nagle zgodzić się na to, że dopuszczamy myśl, iż pewne kobiety są tych praw pozbawiane w naszym świecie, prawda? Więc tutaj to jest właściwie konflikt nierozwiązywalny. No to jest jak to pytanie, czy Pan Bóg może podnieść kamień, którego nie można podnieść po prostu, prawda? Bo z jednej strony ja osobiście byłbym za tym, żeby jednak zadziałać restrykcyjnie, właśnie powołując się na te wszelkie możliwe prawa wywalczone przez tę tradycję, którą zainicjowała rewolucja francuska, która uważam, że jest ważną częścią naszej europejskiej tradycji i demokratyzowania ludzkiego życia. Ale z drugiej, no, jestem świadom, że się za tym jakaś jakaś ukryta hegemonia, przeświadczenie o własnej jakby przewadze aksjologicznej kryje, czyli taki element pychy gdzieś tutaj w takim stanowisku jest zawarty. Więc tutaj właściwie dochodzi często do takiej opozycji pomiędzy tym, czy wybierasz pomiędzy pychą i empatią, a jakąś taką czystością teoretyczną, która sprawia, że ci, którzy pomocy wymagają, tej pomocy od ciebie nie otrzymają. Więc ja bym takim tutaj, taką wątpliwością, takim pytaniem skończył. Sprawa jest trudna w każdym razie, prawda? Dlatego, że no żal mi jednak tych wartości, które udało nam się jakoś tam wypracować. Drodzy Państwo, 10 minut przerwy, kawa, herbatka. Znaczy, chciałem tylko powiedzieć, że tutaj dzięki życzliwości filozofu jest do możliwość zobaczenia mojej nowej książki, kupienia też, jakby ktoś chciał, właśnie Frunze w meczecie, taki reportaż kulturowy o innej kulturze, o kulturze kirgiskiej. Jedno pytanie, które tak mi się kołacze po głowie, bo żyjemy w świecie różnych kontekstów. Ja akurat zajmuję się badaniami organizacji, w związku z tym jakby patrzę na człowieka, który znajduje się pośród różnych wspólnot, których jest częścią. No i to bardzo widać, kiedy studenci na przykład z jednej strony chodzą na zajęcia, z drugiej strony pracują, z trzeciej strony dojeżdżają do rodziny, jakby stają się częścią różnych wspólnot i różnie uczestniczą. I pytanie brzmi mniej więcej tak, kiedy moje staje się nasze poprzez wejście do jakiejś wspólnoty, do jakiejś organizacji, kiedy przyswają wartości, jakby on, jakby to, co ich staje się moja, jak to jest, że kiedy ich staje się moje, to nagle jest nasze i tych naszych jest kilka, bo jestem częścią różnych wspólnot, i jak to się dzieje, że są wspólnoty, do których należy, a są wspólnoty, od których się odcina. Nie wiem, czy to jest zrozumiałe. No jak to się dzieje, że z pewnymi wspólnotami Pan się identyfikuje, a niektóre wspólnoty Panu nie odpowiadają? Identyfikuje się Pan, znaczy na to pytanie oczywiście nie ma dobrej odpowiedzi, bo najlepsza odpowiedź brzmiałaby tak. Jest tak dlatego, że z pewnymi wspólnotami Pan się identyfikuje, a od pewnych wspólnot Pan się odcina po prostu. I właśnie gdybym tak odpowiedział, to bym odpowiedział, że tak powiem, przynajmniej z punktu widzenia formalnego najlepiej po prostu. Ale wiadomo, że nie takiej odpowiedzi Pan tutaj od nas oczekuje. Bo proszę Pana, pytanie jest trudne, bo również Pan może zapytać, jak to się dzieje, że jednym kobietom podobają się blondyni, a innym, nie wiem, bruneci, prawda? Podobnie z nami mężczyznami, prawda? Że mamy różne gusta, tak jak mamy różne gusta estetyczne, to okazuje się, że też mamy różne gusta, jak sądzę, aksjologiczne, ideologiczne, prawda?
I nie znam odpowiedzi. Może tam te nauki, których pan doktor nie lubi, te neuro, one kiedyś odpowiedzą. Jak to się dzieje, jaki jest ten mechanizm tej takiej pierwotnej reakcji po prostu, prawda, że załóżmy pan doktor jest konserwatystą, a ja jestem lewakiem, prawda, jak to się dzieje po prostu, prawda, no ja nie wiem, prawda, bo to jest jakby to pytanie, gdzieś to tkwi chyba w genach naszych, podejrzewam, czy to tkwi w środowisku, nie, bo przecież środowisko Instytutu Filozofii to raczej, Elżbieto, takie raczej lewackie bardziej niż tego, ale to może reakcja była jako antyteza po prostu, prawda? No nie wiem. Jakby tu się różnimy, ale się okazuje, że mimo że się definiujemy inaczej na nasze postawy wobec świata, no to potrafimy się spotykać, dyskutować i jakby konceptualizować. I to jest chyba najważniejsze po prostu, prawda? Że wydaje mi się, że jakby tutaj się z panem doktorem o tyle nie zgadzam, gdy on zawsze podkreśla ten element kryzysu kultury, że mnie się wydaje, że mimo wszystko, ja mam taką cichą nadzieję, że ta kultura dzisiaj jest chyba jednak nieco mniej represyjna, aniżeli była kiedyś. Że właśnie teraz jakoś tak jest, że ma pan chyba rzeczywiście prawo szukać tych środowisk, z którymi się identyfikuje i zarazem zrobić wszystko, aby jak najrzadziej spotykać na swojej drodze życia te środowiska, które są panu obce po prostu, prawda? Które się pan czuje źle. Więc, bo to chyba chodzi o takie sytuacje. Bo przecież z drugiej strony też się chyba zgodzimy, pomijając jakieś skrajne przypadki, prawda? Że to, że oni są inni, to nie znaczy, że my im nie dajemy prawa do istnienia. Przyjmujemy taką chyba najbardziej chyba pojemną definicję wolności. No mnie się ona najbardziej podoba, że jedyną granicą mojej wolności jest wolność drugiego człowieka. Prawda? Jeżeli przyjmiemy taką formułę wolności i kierujemy się tą formułą, to jest okej. Prawda? Gdyby rzeczywiście ona obowiązywała, to świat byłby idealny, ale oczywiście świat nie jest idealny, nie jest dlatego, że bardzo często właśnie nie przejmujemy się tą granicą, której jest wolność drugiego człowieka. Prawda? No, ale każdy z nas, nasz własny użytek, podejrzewam, powinien taką zasadą w życiu się kierować. Ja bym powiedział tak, bo pytanie jest ciekawe i no może tropem do odpowiedzi byłoby to, że musielibyśmy znaleźć jakieś fundamentalne zapotrzebowania antropologiczne. Jednym z takich fundamentalnych zapotrzebowań antropologicznych jest potrzeba sprawczości człowieka. Znaczy każdy człowiek, jak się pytamy, kiedy dobrze funkcjonuje, no to jest często w psychoterapii się pojawia. Nomen omen też często bazującej na Lacanie, a więc na dosyć lewicowym myślicielu, to tam się pojawia coś takiego, że człowiek się spełnia wtedy, kiedy ma funkcję sprawczą, kiedy od niego coś zależy, kiedy może coś zrobić. I wydaje mi się, że identyfikacja z organizacją, czy to jest firma, rozumiem, że organizacją się pan zajmuje, to są głównie firmy, tak? No nie, właśnie nie. Nie? Ale proszę zobaczyć, że ludzie są w stanie powiedzieć, tak, to jest moje, dlatego że ja w tym coś robię, jestem upodmiotowiony, tak? Ja mam pewną siłę sprawczą. I teraz jest pytanie, gdzie najbardziej taka identyfikacja następuje? No, ona następuje w najdoskonalszym stopniu w organizacjach religijnych, w kościołach głównie, tak? Jest bardzo ciekawa sprawa taka, że tam są dwa typy jakby przynależności. Pierwszy typ przynależności to są konwertyci, czyli ci, którzy byli z zewnątrz i właśnie przyswoili sobie te zasady i bardzo dobrze znaleźli. Najczęściej jest coś takiego też jak taki ogień neokonwertytów, znaczy oni są często bardziej zagorzali niż tradycyjnie osoby będące w tych ruchach i to jest też niestety odpowiedź, skąd mamy terroryzm islamski, tak? Bardzo wielu młodych terrorystów islamskich, notabene ja gdzieś w tej mojej książce właśnie Frunze w meczecie, też ten wątek się pojawia. To jest reportaż kulturowy, to nie jest taka sensacyjna książka naukowa, ale też ten wątek właśnie, skąd się bierze mięso armatne dla terrorystów, pokazuje. To jest tak nagle, że ktoś dostał olśnienia, że on nie był po prostu takim gorliwym muzułmaninem, jak powinien być, się nawraca, nawet wewnątrz swojej religii i staje się
staje się właśnie bardzo radykalny. Ale jest pytanie takie, czy ten mechanizm można sprowadzić właśnie do organizacji społecznych, do organizacji jakiegoś pożytku publicznego, do firm też, prawda? Proszę zobaczyć, że tak to działa gdzieś, tak? To znaczy najlepsze organizacje to są takie, w których ludzie czują sprawczą moc, stąd też dzisiaj najbardziej pożądane i najbardziej opłacalne kierunki na przykład interakcji to jest storytelling, tak? To jest communication design, który w ogóle w designie społecznym jest chyba najbardziej charakterystyczny. To jest wreszcie design thinking, który stawia na to, że na czym polegają prace design thinking, że każdy z uczestników tego łańcucha procesu, mamy biorących udział w procesie, no i tradycyjnie to wygląda tak, jest jakiś tam szef, są wykonawcy, prawda? I teraz nagle doszło do wniosku, że ten wykonawca się może czuć trochę uprzedmiotowiony przy tym szefie, no więc trzeba tak to zorganizować, żeby wszyscy się czuli, że robią coś, gdzie widzą, że od nich coś zależy, prawda? I wtedy jest najlepszy efekt, ale wtedy jest też najlepsze utożsamienie się z organizacjami. Czy to ma wymiar jakiś kulturowy szerszy? No ma, no to na pewno zmienia nam całą, po pierwsze, etykę życia gospodarczego i kulturę życia gospodarczego. Głównie się trzyma tutaj przykładu gospodarczego, bo on jest dosyć prostszy. Natomiast mi się zawsze pojawia takie pytanie, skąd się bierze ten pierwotny impuls właśnie, to co pan profesor zadał. Ja się musiałem zapytać, skąd jestem konserwatystą? Nie wiem, zawsze taki byłem, ale ja zawsze lubiłem tych, co myślą inaczej. Stąd też być może właśnie cud filozofii i taka moja też fascynacja intelektualna marksizmem przez wiele lat, którą sobie bardzo cenię, bo się bardzo dużo wtedy nauczyłem od marksistów. Rozmawiałem kiedyś z szefem anglikańskiego seminarium, Martinem Percy w Oxfordzie, który powiedział mi coś takiego, że był zszokowany, kiedy jego syn go zapytał, jaka jest twoja druga ulubiona religia, tato? I on mówi, no jaka druga ulubiona religia? Znaczy, religia to jest coś, co ja dostaję, czym ja jestem w środku, ja nie mogę sobie wybrać religii, nie? Jeszcze mój syn, tutaj rektora seminarium wszystkich anglikanów, może tak mieć niepoukładane w głowie, nie strasznie już zdenerwowało go to tak właśnie wyrażone pojęcie, ale rzeczywiście im organizacje bardziej są przystosowane do naszych preferencji, im bardziej są przystosowane też do naszego profilu duchowego, ja myślę, to jest też niezwykle istotne, że w sprawnej organizacji działamy wtedy sprawnie, kiedy im bardziej ona jest całościowa dla nas, tak? Tylko jest pytanie takie, jak zachować tą całościowość i zachować wolność i swobodę jeszcze. I to jest pewien problem. No, różnica jest taka, że między islamem a kościołem katolickim, że z kościołem można się wypisać, można się zapisać, można się wypisać, mówiąc kolokwialnie, natomiast do islamu można się zapisać, ale chyba się nie można wypisać, tak? A jak się człowiek wypisze, to może mieć bardzo ważne konsekwencje, tak? Z wypisania się. Z takiej organizacji. Dobrze, czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania? Proszę. Dzień dobry, Piotr Miszczyk, student handlu i marketingu. Ostatnio natknąłem się w internecie na pewien kanał o historii sztuki prowadzonej przez historyka i tam była mowa o tezie traktującej podział kultur na kulturę oraz kontr, czy antykulturę. Wyznacznikiem tej pierwszej było wyraźnie charakter monoteistyczny, chrześcijański, natomiast tej drugiej stającej w opozycji charakter pogański bądź też antyreligijny. I moje pytanie do panów, chciałbym panowie mogliby się ustosunkować do tego podziału na te dwa żywioły, czy na te dwie kultury. Intuicja podpowiada mi, że to jest jakieś takie ujęcie trochę przednowoczesne, wartościujące, prawda? Że ono jednak tutaj wyróżnia jakąś rzeczywistość kulturową pozytywną. To byłaby ta kultura reprezentująca świat, tak zwany świat monoteistyczny. No i coś, co jest gorsze, no bo jeżeli, znaczy antykultura będzie czymś gorszym, aniżeli kultura po prostu, prawda? Dlatego, że samodzielnym ontologicznie pojęciem jest pojęcie kultury, a pojęcie antykultury jest wtórne wobec kultury. Znaczy kontr,
kultura, prawda? To była, to była kontrkultura czy antykultura? Antykultura. Nie, antykultura. Antykultura. Z tym, że... No kontr i anty, ale w każdym razie jak zwał, tak zwał, że pierwotne jest, czyli że istnieje pozytywnie kultura, a kontrkultura, antykultura jest jakby tutaj pewnym odwróceniem tego porządku rzeczy, czyli powtarzam, mamy tutaj do czynienia z wartościowaniem. Ja nie widzę powodów, żeby kultury, po pierwsze, nie widzę powodów, żeby kultury, nazwijmy to, politeistyczne, traktować gorzej, jeżeli kultury monoteistyczne. Samo chrześcijaństwo, zwłaszcza w swoim wariancie rzymskokatolickim, jest bardzo taką postawą politeistyczną, prawda? Mamy Boga w trzech osobach, mamy świętych, mamy błogosławionych, prawda? Także ewidentnie z mojego punktu widzenia katolicyzm ma rzeczywiście niewiele wspólnego z monoteistycznym podejściem. Matka Boska jeszcze, prawda? Może protestantów dałby się potraktować jako taki jeszcze takie porządne stanowisko, w miarę porządne, monoteistyczne, ale też z tym zastrzeżeniem, że jednak mamy i Boga Ojca, i Boga Syna, prawda, i Boga Ducha Świętego, prawda, więc to tam się komplikuje. No rzeczywiście religia judaistyczna, ona tutaj rzeczywiście była taką porządną religią monoteistyczną, ale to też ja nie widzę powodu, żeby tutaj ten wariant politeistyczny, jak mówiłem na początku, traktować z jakimś takim uprzedzeniem. Raczej powiem, że sympatią większą darzę takie postawy właśnie pluralizujące. Zmarł niedawno filozof niemiecki, rok temu chyba umarł, czy dwa lata temu, już nie pamiętam, Odo Marquardt, w jednej ze swoich książek tak troszkę dowcipnie wyprowadza postawę wątpienia Zweifel właśnie z etymologii słowa zwei, że w Zweifel, wątpieniu, już jest zawarta liczba dwa. Nie jeden, tylko dwa, a więc kilka po prostu, prawda? I że to jest jakby takie bezpieczniejsze, bardziej antydogmatyczne podejście do życia i do świata. Także, że tutaj ja bym raczej miał krytyczne podejście do tej strony. Ale dzisiaj najlepiej byłoby, gdybym sobie tam wszedł na tę stronę i sobie tam dokładnie widział. Chciałbym też uściślić, że w tym podziale ta pierwsza kultura traktowała Boga czy siłę nadrzędną jako cel główny przedstawienia w kulturze, w architekturze, w sztuce. Natomiast ta sprzeciwiająca się czy stojąca w kontrze stawiała człowieka jako obiekt jej. No to jest wiadomo, że w historii kultury i sztuki europejskiej, no jak sobie popatrzymy na treści tak zwanej sztuki średniowiecznej, to widzimy, że dominują treści religijne w rzeźbach i w obrazach. Motywy takie, muszę powiedzieć, związane z prozą życia pojawiają się niezwykle rzadko. No i to prawda, tam mamy rok, który bodajże 1453 i mamy obraz na rodziny Wenus Botticelliego, prawda? No i mamy wszystko inne, prawda? Po pierwsze mamy nagą postać kobiety, czyli że ciało jest istotne. Po drugie mamy postać mitologiczną, czyli okazuje się, że człowiekowi renesansu o życiu potrafi mówić nie tylko dyskurs, nazwijmy to, chrześcijański, ale także dyskurs, grecki dyskurs mitologiczny, prawda? Bohaterowie greccy również mają nam coś do powiedzenia o nas i dlatego sztuka zaczyna ich przedstawiać, prawda? No, potem się pojawiają różne tematy związane z życiem potocznym, prawda? Ściny, wesela, pogrzeby i tak dalej. Ba, pojawia się nawet w malarstwie protestanckim, zwłaszcza w Holandii, pojawia się malarstwo przedstawiające tak zwane przedmioty martwe, które tym samym również okazują się godne przedstawienia. Także że rzeczywiście ta wizualność tutaj zmienia swoje zainteresowania. Czy to by świadczyło o tym, że musimy mówić o kryzysie kultury? My po prostu widzimy o tym, że ten tutaj punkt ciężkości zostaje przesunięty w stronę człowieka. Człowiek odkrywa siebie, tak jak papież Innocenty, zanim został papieżem, był zakonnikiem, no to jest autorem takiego traktatu, który się chyba ukazał w XIII wieku,
to jest tam, tak, tytuł jego, tak cytuję z pamięci, o upadku człowieka i nędzy życia ludzkiego, prawda? Więc to jest jakby myślenie o życiu ludzkim. A mamy znów tę wspomnianą tę połowę XV wieku, kiedy Pico della Mirandola pisze traktat pod tytułem o godności i wielkości życia ludzkiego, czy jakoś tak po prostu. O dostojeństwie właśnie, prawda, i wielkości tego, prawda? No w każdym razie następuje przesunięcie tych akcentów. Czy to świadczy o kryzysie, że człowiek zaczyna w siebie wierzyć, prawda? No, święty Augustyn jest autorem takiego sformułowania: Panie, tak nadąłem policzki, że zasłoniły mi oczy. Prawda? Więc tutaj być może wraz z renesansem zaczyna się ten proces właśnie nadymania się ludzi po prostu, prawda, że coś tam tracą ze swojego pola widzenia. Być może z czymś przestają obcować, ale żadna natura nie lubi próżni, więc jak sądzę, zaczynają obcować czymś innym, prawda? Kiedy zaczynają wierzyć w siebie, w doczesność, no to być może także jakby w większym stopniu o tę doczesność zaczynają się troszczyć. Także z mojego punktu widzenia jest lepiej, ale być może są ludzie, którzy będą uważali, że jest gorzej, prawda? I już na koniec do sztuki chodzi. I końcówka XVIII wieku i pojawia się taki niemiecki krytyk i filozof sztuki Wackenroder, który mówi, uwaga, co? To tak gdzieś 1780-90. Co mówi ten Wackenroder? On jest przekonany, że Bogu, Ojcu Wszechrzeczy, tak samo podoba się, uwaga, świątynia grecka, jak świątynia chrześcijańska. Muzyka tak zwanych, w cudzysłowie, dzikich, jak chorały kościelne. Czują Państwo? Przecież gdybyśmy się cofnęli 500 czy 600 lat wcześniej, to za takie twierdzenie groziłby stos. Jak to? Pogańska świątynia może cieszyć się takim samym poważaniem u Boga, jak świątynia chrześcijańska. Dlaczego? Dlatego, że Bóg patrzy oczyma estetycznymi. Nie teologicznymi, ale estetycznymi. I to jest dzieło sztuki, i to jest dzieło sztuki. I dlatego każdy z nich jest równocenny, prawda? No więc z takiego sztywnego punktu widzenia religijno-teologicznego to jest kryzys. No bo przecież świątynia pogańska nie może być równie dobra jak świątynia chrześcijańska po prostu, prawda? Ona z definicji musiała być gorsza, prawda? Podobnie jak przez wiele, wiele setek lat z punktu widzenia nowej religii chrześcijańskiej filozofia grecka była zapisana w jakich literach? W martwych literach. To była mądrość martwych liter, prawda? Dopiero później okazało się, że w tych martwych literach też trochę życia można znaleźć, prawda? Więc to jest kwestia perspektywy. Tak. Prowokował trochę pan profesor tutaj i przechodzimy trochę do takiego sporu teologicznego. Ja bym może rozpoczął od takiego wątku, co to znaczy w ogóle kryzys w kulturze? Czy kryzys wiąże się z czymś złym? No i czy wiąże się z jakimś, z czymś, czego powinniśmy się obawiać? No, to jest różnie, tak? To jest różnie, ponieważ zdarza się, że kryzys jest najzwyczajniej w świecie no, przemianą jednej formy w drugą i praktycznie kultura rozwija się nie tylko poprzez jakieś osiągnięcia takie ewolucyjne, powiedzmy, ale często rozwija się poprzez tak trochę sinusoidalnie, tak? Poprzez kryzysy, tak? To jest to się tutaj zdarza. Problem jest taki, czy pytanie właściwe jest takie, czy dzisiaj kryzys, który mamy, ja myślę, że nie jestem taki optymistyczny jak pan profesor, kryzys widać w wielu miejscach świata zachodniego, on jest, wydaje mi się, nie chcę to mówić o przykładach, żeby nie być tam kazuistykę, ale on jest widoczny i być może to jest jeden z tych kryzysów, który rzeczywiście może zapowiadać no, koniec takiego świata zachodniego, jaki znamy. On dziś może przypominać właśnie V wiek i koniec tej sfery antycznej, podbicie przez barbarzyńców Rzymu, koniec starożytnego Rzymu, prawda? Być może się do takiego momentu tutaj w Europie powoli kulamy i to może być taki kryzys, którego no niespecjalnie przetrwamy.
Co do kultury i kontrkultury, ja na przykład uważam, że jak najbardziej w kulturze należy wartościować z tego względu, że kultura opiera się na wartościach i opiera się na myśleniu, w którym jednak mimo wszystko porównujemy pewne jakości. No z całym szacunkiem, ale w kulturze Zurusów nie było Bacha czy Dostojewskiego, tak? W kulturze zachodniej on był. W kulturze japońskiej mieliśmy może jakieś wyrafinowane grafiki, mieliśmy kaligrafię, mieliśmy coś, co trochę gdzieś podchodzi pod sztuki wizualne, ale znów no, ten artyzm jest, nawet jak się weźmie Gombrisa i jego historię sztuki, no to mimo że Gombris nie czyni tam takich porównań, właśnie co jest lepsze, co nie, no to jednak każdy czytelnik jest w stanie sobie wyrobić opinię o tym, gdzie leży jądro sztuki. No są też takie kultury, jak na przykład kultura islamska, gdzie w ogóle nie należy rysować tam twarzy, czy w ogóle nie ma sztuk plastycznych. No są oczywiście sztuki figuratywne, tak? Tam są jakieś mozaiki, tam się robi jakieś takie geometrie, ale to też później zaprzestano, ponieważ to jest ubrane jako bałwochwalstwo. I nie widzę żadnego powodu, żeby gdzieś tego nie porównać. Jest oczywiście pytanie, jak to się robi, to znaczy, czy to się robi jakoś obraźliwie, czy to się robi w kontekście pokazania, że ktoś, kto tego nie reprezentuje, jest gorszy, głupszy, albo właśnie, bo to najczęściej taki ton publicystyce, myśl o publicystyce, w takim tonie to się to porównuje, no to możemy mówić o no, raczej jakiejś aberracji takiego myślenia, ale generalnie proszę zauważyć, że Europa dla większości tych ludzi spoza Europy, z Afryki, z Iranu, z Iraku, którzy tu chcą przyjechać, no to my tu jesteśmy centrum dobrobytu, my tu jesteśmy centrum, w którym się żyje dobrze. Te miliony Turków, którzy żyją w Niemczech, a nie w Ankarze, no widzą, że tu jednak się zrobiono w tej kulturze coś, co powoduje, że ta kultura przyciąga. Kultura Stanów Zjednoczonych przyciągnęła miliony Latino, tak, którzy również widzą w tej kulturze świata zachodniego prosperitę i miejsce do lepszego dobrobytu, natomiast no, nie słyszę, żeby ktoś emigrował do Iranu, Iraku, Afryki Środkowej, albo żeby ktoś emigrował ze Stanów Zjednoczonych do Kolumbii. Raczej takiego kierunku nie ma, proszę zauważyć. A więc jest to też jakiś moment, w którym kultury możemy porównywać. Co do sztuki sakralnej, no ja bym powiedział tak, że spojrzenie na sztukę sakralną musi mieć zawsze wymiar liturgiczny. Tutaj bardzo Państwu polecam książkę Józefa Ratzingera, Duch liturgii, gdzie jest znakomity rozdział dotyczący muzyki liturgicznej. I rzeczywiście trudno sobie wyobrazić sztukę sakralną, która byłaby oderwana od czy to procesów liturgicznych. No, trzeba pamiętać, że jak podziwiamy na przykład w muzeum czasami jakieś ołtarzowe majsterwerki, na przykład, nie wiem, no malarstwa jakiegoś gotyckiego, no to one były najczęściej właśnie obrazami ołtarzowymi, przez które ludzie się modlili, tak? I w tym kontekście trzeba zawsze gdzieś mieć ten z tyłu głowy na uwadze to miejsce sztuki sakralnej, które jest zawsze zakorzenione albo w akcie liturgicznym, albo w akcie wiary. Co do adaptacji chrześcijaństwa i tej tezy, którą pan profesor powiedział, właśnie estetyzacji sztuki sakralnej, tak? Tego, że się ta świątynia podoba i ten chorą. No, chrześcijaństwo, i to jest znów idea Remiego Braga z Europy Drogi Rzymskiej, było transparentne. Na czym polega ta transparentność? Na pewnej adaptacji w chrześcijaństwie kultury, która może być właśnie zaadaptowana do sfery sakrum. No co to jest bazylika? No bazylika to jest co? To jest dawny rzymski sąd, tak? Sala sądowa, gdzie się odbywały rozprawy, która została przemianowana na świątynię, w której też są właśnie nawy, tak? W której mamy apsydy, mamy to wszystko, co w architekturze później występuje. Pewne no tego typu przyswojeń jest więcej, w tym sensie chrześcijaństwo no, przyswaja lokalne kultury. Jest taki historyk chrześcijaństwa w Oxfordzie, Dermot McCulloch, on zrobił taką serię History of Christianity dla BBC, to jest w ogóle niesamowite, bo to obejrzało ileś tam milionów ludzi. No wyobraźmy sobie, panie profesorze, drukujemy książkę, którą czyta dzisiaj
1000 ludzi, to byśmy się bardzo cieszyli, prawda? A teraz jak facet zrobił film, który odjeżdżało ileś tam milionów ludzi, to jest naprawdę sukces. I McCulloch na podstawie tego filmu zrobił też książkę. Książka jest gruba. Mówił, że na jeden odcinek tego serialu tam jest 7 kartek, książka ma 700 kartek i on stawia na końcu. Anglicy są mało teoretyczni, tak? My wychowani jednak w kulturze takiej trochę myślenia niemieckiego możemy mieć trudności z przyswajaniem Anglików, bo oni lubią po prostu kolekcjonować. On mówi jedną taką tezę trochę teoretyzującą tak bardzo McCulloch, że chrześcijaństwo jest religią adaptacji. Że dlaczego dzisiaj chrześcijaństwo się rozwija? Weźmiemy World Economic Forum, które bada przyszłość religii, no to najbardziej przyszłościową religią jest chrześcijaństwo, głównie właśnie na peryferiach świata. Dlaczego? Dlatego, że ona wchodzi w lokalne kultury. Jak weźmiemy sobie mszał zairski, no to w mszale zairskim jest na przykład taniec włączony do liturgii. Osobiście trzymam się jednak słucha Ratzingera, że taniec nie jest formą liturgiczną i trzeba raczej stronić od tych dyskotek w kościołach. To jest niebezpieczna aberracja. Natomiast rzeczywiście w tamtej kulturze, gdzie taniec wyraża coś trochę innego niż w naszej kulturze, jest elementem komunikacji społecznej, no taniec znajduje się, jest gdzieś tam oficjalnym szale. W tym sensie może być tak, odpowiadając za pana pytanie, że czasem to, co wydaje się być kulturą niższą, czy kontrkulturą, czy barbarzyństwem, może być wplecione w kulturę wyższą. Ale teraz pytanie, na czym polega niższość, wyższość kultur? Co byłoby tym odniesieniem? No z perspektywy chrześcijańskiej odniesieniem jest przede wszystkim stosunek do człowieka i etyka w stosunku do człowieka. Jeśli na przykład czytamy, że zwyczajem w Afryce, jest taka bardzo ciekawa książka kardynała Roberta Sarah, God or Nothing, ona chyba wyszła w języku polskim teraz ta książka, ja czytam wersję anglojęzyczną i on tam opisuje, że jako chłopiec on się urodził w pogańskiej rodzinie właśnie i na czym polegały te zwyczaje, no to jest po prostu barbaria, tak? Dziesięcioletnie dziewczyny się inicjuje gdzieś tam w lesie, w jakichś zbiorowych po prostu gwałtach, prawda? No dziesięcioletnie przed menstruacją, że no nie znajdą w ciąży jeszcze. Zabijali zwierzęta, co on tam opisuje, to była strasznie traumatyczna sytuacja, że trzeba, żeby być mężczyzną, trzeba iść, trzeba zabić to zwierzę, jak się nie zabije, to jest się wykluczonym. Tak? I to jest jakby element kultury, która zostaje wykluczona. Teraz, jeśli teraz przychodzi, powiedzmy, misjonarz, przychodzi chrześcijaństwo i to anuluje, czy gdzieś mówi tym ludziom, żeby tego nie robili, no czy jest to wtargnięcie z kulturą wyższą do niższej? No jest. Czy jest to jakaś presja? No jest, tak? Ale pytanie, czy z punktu widzenia naszej świadomości, jak działa człowiek, mamy prawo w ogóle ludziom proponować tego typu zmianę zachowań, no wydaje się, że jak najbardziej tak. Nie wiem, czy wchodzić w ten problem politeizmu, bo on jest dosyć dłuższy i chyba, nie wiem, może marginalny, ale to może zostawię, może... No. To ja tutaj bym sobie pozwolił na taki element polemiczny wobec tego ostatniego stwierdzenia, prawda, że tam pojawiają się ci misjonarze i ratują tych ludzi przed jakimiś takimi złymi formami życia społecznego, które tam zastali. Otóż mnie się wydaje, że w historii Afryki jako takiej nie ma większego przekleństwa jak kolonializm, który Afryce zafundował świat europejski. Wystarczy popatrzeć na mapę polityczną Afryki, aby sobie uświadomić, na czym to przekleństwo polegało i czym się ono wyraża. Że jeżeli ludy afrykańskie nie mogą wciąż wybić się na sensowne formy funkcjonowania, to tylko dlatego, że myśmy interweniowali właśnie w te żywe zasady, które tam obowiązywały i które były funkcjonalne. Bo wracamy do pojęcia kultury. Co to jest kultura? Kultura to jest sposób życia. Kultura to jest sposób życia, który umożliwia reprodukcję, który umożliwia trwanie życia i który umożliwia kształtowanie się określonych relacji społecznych. I w to wszystko myśmy weszli, interweniowaliśmy i zepsuliśmy. Gdy chodzi o te obyczaje inicjacyjne i tak dalej, one oczywiście z naszego współczesnego, zwłaszcza współczesnego punktu i współczesnego. Bo jak sobie przyjmiemy perspektywę europejską, tam XIV-wieczną, prawda, królowa Jadwiga, która tam miała bodajże 12 lat i już została matką, więc to myśmy też przez to przechodzili, prawda? Otóż
to się, te zasady, które nam się nie podobają, mnie też się one oczywiście nie podobają, ale one tam swój funkcjonalny walor nie miały. Jeżeli ci ludzie mieszkali w takich, a nie innych warunkach, to podejrzewam, że ci chłopcy musieli być poddawani takiemu doświadczeniu, bo gdyby było inaczej, to po prostu ta wspólnota by się rozsypała. Ta wspólnota by nie przetrwała. Także gdy chodzi o nasze europejskie, o naszą europejską obecność w tej historycznej przestrzeni Afryki, to my tylko możemy Afrykę za nas przepraszać. No, a tak się akurat złożyło, że my Polacy raczej musimy przepraszać za to, cośmy robili na wschodzie po prostu, prawda? Że tylko w okresie międzywojennym tam się pojawiła bodajże jakaś ambicja polityczna, żeby zdobyć Madagaskar i żeby tam była jakaś kolonia, ale do tego nie doszło. Także my tutaj, to polskie sumienie jest rzeczywiście czyste. Nie mamy tej tradycji kolonialnej, także te państwa kolonialne, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Holandia, Portugalia, Hiszpania. Coś tam jeszcze jest? Belgia, bardzo ważna Belgia. Belgia, prawda? Włochy też, prawda? No, więc w każdym razie wiadomo, to proszę Państwa, no myśmy zepsuli Afryce przeszłość i zepsuliśmy Afryce przyszłość. Przykład Azji, której państwom, Chinom, Japonii i tam wielu innym udało się uratować jakąś własną niezależność i własną tradycję kulturową. Ten przykład pokazuje, że można żyć inaczej, że można inaczej tworzyć wspólnoty społeczne i polityczne, że jeśli nawiązują te państwa azjatyckie do naszego doświadczenia, no to już tak powiem, nawiązują na swoich własnych zasadach. I dlatego ta sytuacja w Azji jest nieporównywalnie bardziej, w cudzysłowie, normalna, aniżeli w Afryce. Bo co zrobić z Afryką teraz, to ja naprawdę nie wiem, prawda? Nie studiuję tak bardzo tej problematyki, żeby nie było wątpliwości, ale powtarzam raz jeszcze, wystarczy spojrzeć na mapę Afryki, na te proste granice, prawda? Żeby zobaczyć, jak one tną żywą tkankę społeczną. Że one tam przechodzą przez środek różnych społeczności, że to jest jak pewne po prostu, prawda? Że żeby to naprawić, to ja naprawdę nie wiem. I tutaj powtarzam raz jeszcze, my tylko możemy przepraszać. Tylko my możemy przepraszać. Natomiast drugi wątek. Ten kryzys kultury, no bo czy ja jestem optymistą? Po pierwsze, jeśli jestem optymistą, to takim skromnym optymistą, że jak jest teraz godzina 20:19, to mogę powiedzieć, że wiem, jaki jest stan kultury europejskiej o godzinie 20:19. Natomiast już bym się lękał diagnozować stan kultury europejskiej o godzinie 22:00. Bo naprawdę w ciągu tych dwóch godzin wiele się może wydarzyć, nie mówiąc o dniu jutrzejszym. Ale do czego zmierzam? Więc w każdym razie na stan dzisiejszy, to ja powiem tak. W 1945 roku kończy się II wojna światowa i od tego czasu na terenie Europy nie było żadnej wojny, z wyjątkiem tych straszliwych doświadczeń wojennych, jakie miały miejsce na Bałkanach. Prawda? Takiego fenomenu w historii Europy nie było. To ma swoje plusy i minusy. Immanuel Kant często lubił rozróżniać osobowość mieszczańską i osobowość wojownika, żołnierza. No i jest to znane powiedzenie: za mundurem pan sznurem, nie za kupcem. Otóż Kant mówi, że osobowość wojownika, żołnierza jest o wiele ciekawsza, aniżeli osobowość kupca. Łatwiej zrobić dobry film o dowódcy, aniżeli o kupcu. Chociaż no, Kant chyba nie ma podać przykładu z finansowego, ale to nie o to chodzi. Otóż można powiedzieć, że przez te 50 lat w tym krajobrazie europejskim panowała właśnie taka szeroko rozumiana mentalność kupiecka, którą byśmy dzisiaj ewentualnie, już o tym mówiłem, mogli określić mianem mentalności, osobowości konsumpcyjnej po prostu, prawda? Zamiast bić się ze sobą, myśmy się bili, myśmy byli tymi wojownikami, jak tam mówi gdzieś tam Bauman,
czy łowczymi w supermarketach, w centrach handlowych i tak dalej, prawda? Że jakby tutaj następuje takie przesunięcie aksjologiczne. Czyli mówiąc jeszcze inaczej, w ciągu tych 50 lat ta mentalność, ta aksjologiczna mentalność europejska budowała swoje życie, budowała fundamenty dla tego życia z wartości, które nie eksponowały gotowości oddawania za nie życia. W tym sensie była to właśnie mentalność kupiecka konsumpcyjna. Zamiast się zabijać, usiądźmy przy stole i może nam się uda wynegocjować jakąś postawę, dzięki której i jeden, i drugi zachowa życie. Otóż i tutaj to, co Pan mówił o tych narodzinach tej mentalności nacjonalistycznej, że gdzieś te narody się jakby upominają o siebie, prawda? No to jest, ja obawiam się, że niestety ma Pan rację, prawda? To jest raz. Dla mnie jest to bardzo, bardzo negatywna zapowiedź. To jest jakby tylko, no niestety, bardzo pesymistyczne przeświadczenie, że może być tylko gorzej. Dlatego, że obawiam się, że nie ma czegoś takiego jak oświecony nacjonalizm. To znaczy nacjonalizm, świadomość narodowa, która nie traktuje siebie w sposób uprzywilejowany. Świadomość, która nie zamyka. Moim zdaniem ona zamyka się nawet wtedy, kiedy eksponuje swoje otwarcie po prostu, prawda? Także tego się można bać. Tego się można bać. To jest jakby przykład, że tutaj pewne rzeczy zostały źle rozwiązane. No chociażby przykład Francji i tam tych muzułmanów i argument, że multikulti we Francji poniosło porażkę. Nie, proszę Państwa. We Francji porażkę nie poniosło multikulti. We Francji porażkę poniosło, że tak powiem, zbyt słabe multikulti. Bo to było multikulti pozorne. Bo to multikulti polegało na tym, że możecie mieszkać tutaj we Francji. Możecie nawet mieć swoje mieszkania i tak dalej, ale uwaga. Ale macie być gorszymi. Bo jesteście muzułmanami, prawda, wywodzicie się z kolonii. Już mówicie super poprawnie po francusku, bo wyście się urodzili we Francji. Ich rodzice, którzy przyjechali z zewnątrz, rzecz jasna, mówili gorzej po francusku, czuli się gorszymi ludźmi, to im nie przeszkadzała ta świadomość, że są kategorią B we współczesnym społeczeństwie francuskim. Ale dzieciom, już tych, którzy przyjechali, już się tak nie wydaje. Oni mówią tak samo czystym francuskim, w języku francuskim, jak rasowy Francuz. Ale tu się nagle okazuje, że gdy chodzi o pewne awanse, to nie ma społeczne, polityczne, zawodowe, to się multikulti kończy. Dzielimy się na lepszych i gorszych. Także ja osobiście bym był jednak rzecznikiem właśnie rozwijania takiej wspólnoty, że tak powiem, spluralizowanej, bo wydaje mi się, że jest ona lepszą alternatywą, jeżeli taka wizja właśnie zamknięta po prostu, prawda? Czy mogę się odnieść? Ja chciałem wtrącić, że w ogóle zostało nam jakieś 7 minut. Aha, dlatego dobrze. Zostało, ponieważ potem niestety włączy się... Zaczynamy tańczyć, dobrze. Wytańczą nas. Ja bym może rozpocząć od tej Afryki. Znaczy, jeśli patrzymy na historię Afryki, jeśli spojrzymy na tę geografię, to ja bym powiedział coś zupełnie przeciwnego, że te proste granice są wielkim błogosławieństwem dla Afryki z tego względu, że one w wielu państwach Afryki doprowadziły właśnie do końca nieustannych trybalnych konfliktów, które były zawsze elementem codzienności w tejże Afryce. Dalej, kiedy zobaczymy na takie państwa jak Etiopia, jeszcze pamiętam, jak chodziłem w latach 80. do podstawówki, no to się wysyłało jakiegoś misia do Etiopii, jakieś mąkę się wysyłało, pomagało się głodującym w Etiopii. Rzeczywiście w Etiopii był głód. Dzisiaj Etiopia jest takim państwem, ona przypuszczam nie za bardzo odbiega od Kirgistanu czy Uzbekistanu. To jest państwo, które się jakoś ustabilizowało i dzięki westernizacji, dzięki chociażby podobnym do zachodnich instytucjom, dzięki takim chociażby jak policja, system organizacyjny, system, który pozwala Etiopczykom też na kształcenie, system szkół, które całkiem nieźle tam działają,
to spowodowało, że to państwo gdzieś wyrosło. I to jest sprawa jasna. Ja nie neguję aberracji, które powstały w wyniku kolonii, nie neguję wyzysku, który powstał w wyniku kolonii, ani nie neguję mnóstwa też, no, nie ukrywajmy, rasizmu, tak, który w tamtej części świata gdzieś był, ale patrząc na Afrykę, trzeba pamiętać, że to jest kontynent bardzo zróżnicowanych państw, począwszy od państw rzeczywiście upadłych, a skończywszy na państwach, które sobie gdzieś z tym poradziły. Weźmy Indie, które przecież były przez długą część swojej historii nowożytnej kolonią brytyjską i praktycznie dzięki chociażby administracji, którą stworzyli Brytyjczycy, dzięki chociażby tam z kilkadziesiąt języków, tak, oficjalnych, dzięki temu, że język angielski był językiem administracji, no to już po przejęciu pełnej niepodległości w Indiach to państwo mogło zdecydowanie dobrze funkcjonować. No też te moje doświadczenie właśnie z Kirgistanu, no, proszę Państwa, nie mam żadnych wątpliwości, no, co może być dla większości z Was szokujące, bo Związek Radziecki nam się kojarzy jako kompletne państwo niewolnicze i takie państwo, które sprowadza do parteru. No, gdyby nie Związek Radziecki, wcześniej trochę Rosja carska, no to ten kraj wyglądałby jak Afganistan dzisiaj, tak? To znaczy dzięki właśnie kulturze rosyjskiej tam powstawały uniwersytety, powstawały szpitale, powstał język, który tych ludzi też otworzył na inny świat niż tylko gdzieś tam świat trybalny. I tak naprawdę dzisiaj Kirgizi, ale też Uzbecy, wszyscy z byłych z tego podbrzusza Republik Radzieckich, to cieszą się, widzą różnicę, na przykład taka jest między nimi a Afganistanem, tak? Albo tymi państewkami, które są, które pozostają w jakimś właśnie konflikcie trybalnym. Także wydaje mi się, że to, gdyby nawet patrząc na te różne przykłady państw rozwijających się, no to tu bym się nie zgodził. Tu widziałbym właśnie też możliwości pewne, które te imperia tamtym państewkom dały. Natomiast co do kwestii, pan profesor mówi, chociaż nie będę już rozwijał, bo jak mamy, mówiłem chyba 4 minuty, jak mamy 3 minuty, to może zostawić. Ja tylko mogę potwierdzić, że kiedyś zdawał u mnie egzamin z filozofii Kirgiz, nie? Tak to właśnie mówi. Kirgiz. I on tutaj potwierdza to, co pan mówił, że właśnie tę emancypacyjną i oświeceniową rolę Związku Sowieckiego w historii Kirgizji. Także tutaj to mogę potwierdzić. Natomiast gdy chodzi o Indie, no nie jestem ekspertem, żeby nie było wątpliwości, ale ja wiem, że w tym społeczeństwie indyjskim tam były wszelkie możliwe formy władzy, tak dalej, że jestem głęboko przekonany, że gdyby w Indiach nie było Anglików, na pewno Indie by sobie świetnie dały radę i powtarzam, tutaj by też przyjęły taką państwowość, jaka by im najbardziej pasowała. Znaczy, historia Europy, mówiąc krótko, pokazuje. Historia Europy pokazuje, że rzeczywiście to jest prawda okrutna, ale musi być pewne doświadczenie wojenne. No, to musi być ten element rywalizacji. No, musimy pamiętać, co się działo przez całe średniowiecze w naszej Europie, prawda, że myśmy się ścierali, prawda, budowaliśmy te nowe państwowości, prawda, i to była ta, w cudzysłowie, naturalna kolej rzeczy historii, prawda, więc myśmy sami mieli prawo do tej naturalnej formy tworzenia historii, a innych żeśmy w imię jakichś dziwnych racji, żeśmy tej możliwości pozbawili i mnie się to po prostu nie podoba. Dobrze, ostatnie pytanie, zanim nas wydarzy. Ale jak ktoś ma inne pytanie, to zachęcamy do kupienia magazynu, w którym może znaleźć odpowiedź. Chciałabym jeszcze nawiązać do konfliktu wartości świata zachodniego i wschodniego. Bo świat zachodni, jak już rozumiem, człowiek zachodni, dla niego najważniejsze jest wolność i jednostka, a dla świata wschodniego dobro wspólne. I jestem ciekawa właśnie na propos tego multikulti, czy w przyszłości dojdzie raczej do syntezy tych wartości, czy jedna z tych kultur będzie musiała ulec drugiej? Znaczy, ja mam nadzieję, że
w jakąś taką hegelowską syntezę osobiście nie wierzę. Natomiast gdyby mnie pani pytała o mój własny pogląd, to mnie się wydaje, że tak. Po pierwsze, ten europejski indywidualizm, i tutaj chyba by się pan doktor ze mną zgodził, potrzebuje jakiegoś spacja wspólnotowego. Bo rzeczywiście w tym indywidualizmie coś żeśmy zagubili, mówiąc inaczej, nazywając rzecz brutalnie, nieprzypadkowo w naszym społeczeństwie modne są wszelkie możliwe kliniki psychologiczne, psychiatryczne, prawda, psychoanalityczne, prawda, jak to się mówi, mamy kłopot z sensem życia. Prawda? Mamy kłopot z sensem życia. Pierwszym prorokiem tego kłopotu z sensem życia, przypomnę, w filozofii nowożytnej jest Pascal. Prawda? On opisuje tych, którzy cierpią, bo nie wiedzą, po co żyją, nie wiedzą, jak żyć. Prawda? I to tak do dnia dzisiejszego trwa. No właśnie, bo też na scenie to, co tutaj jak odpowiadałem o tym, że człowiek zaczyna wierzyć w człowieka, prawda? To wraz z tym momentem zaczyna doświadczać bólu, którego źródłem jest poczucie samotności. Także tutaj trochę tej wspólnotowości by się przydało, no bo potrzebujemy tego innego jak tlenu, ale nie tyle nawet innego, źle powiedziałem, potrzebujemy właśnie wspólnotowości jak tlenu po prostu, prawda? I tutaj być może czegoś możemy się nauczyć. I podobnie z kolei te kultury, które stawiają na wspólnotowość, no mnie się wydaje, że byłoby dobrze dla ludzi mieszkających w tamtych kulturach, gdyby tam troszkę bardziej otworzyli się na te potrzeby szeroko rozumianego indywidualizmu. Tylko, że no właśnie, to jest pewien problem. Czy, ale to jest problem. Czy mielibyśmy możliwość takiej fuzji? Ja powiem szczerze, że ja w to nie wierzę. To są raczej konstrukty bardziej teoretyczne, bo trzeba się zapytać, jeśli mówimy, że jesteśmy, że mamy jakiś spór indywidualizmu i kryzys sensu. No, pan profesor mówi o Pascalu, no trzeba powiedzieć, że pewna diagnoza kryzysu sensu, ona pochodzi bardzo mocno z nauczania papieskiego, współczesnych papieży. Kiedy weźmiemy Jana Pawła II, który w encyklice Redemptor Hominis bardzo mocno mówi właśnie o kryzysie sensu, to jest encyklika adresowana do człowieka zachodniego. Ta encyklika była bardzo dziwacznie przyjęta w Polsce w latach 80. Znaczy w ogóle w Polsce była taka populacja, że raczej nie przyjmowano niczego inaczej niż z entuzjazmem, co niestety bardzo niekorzystnie wpłynęło na percepcję tych dokumentów, bo wszystko się podobało, a ludzie zamiast rozmawiać i znajdować jakieś właśnie takie momenty do dyskusji, to raczej wielbi, ale to była właśnie bardzo dobra diagnoza problemu kryzysu sensu świata zachodniego. Podobnie w książce Kryzys kultur, w liczbie mnogiej kultur, stawiał później też Józef Ratzinger. To jest, wydaje mi się, diagnoza bardzo mocno związana ze współczesnym kościołem, że na czym polega kryzys dzisiaj współczesny w Europie. Proszę zobaczyć, mamy prosperity, której nie było przez całe wieki. Mamy to, co pan profesor mówi o tym świecie pokojowym, no to można by to przełożyć też na ekonomię. Takiego zysku, takiego rozwoju PKB nie było nigdy w historii świata, w historii wszystkich cywilizacji razem wziętych, prawda? Takiej długości, średniej długości życia. No 70 lat to dwa pokolenia. No Jadwiga rzeczywiście w wieku 12 rodziła, ale trzeba pamiętać, że wtedy kobiety rodziły w wieku 14, a w wieku 30 już ludzie byli starcami, tak? Do 40 no to dożywał ho, rzadko kto w tamtych czasach, prawda? Kiedyś profesor Gieremek powiedział, że wszyscy, którzy kochają średniowiecze, bardzo je kochają intelektualnie, ale nikt nie chciałby w nich żyć. I to, że jest coś na rzeczy w tej chwili. Zresztą w ogóle takie jest, jak powiedziałem, nawet na niedaleką przyszłość. No, ktoś z nas chciałby się urodzić między wojną, żeby przeżyć wojnę. No, myślę, że tylko jakiś szaleniec chciałby żyć w czasie II wojny światowej. Tak? No, to wydaje mi się, że generalnie... Wszyscy od rekonstrukcji historycznej. Myślę, że nie. Ale rzeczywiście jest coś na rzeczy... Jest już na rzeczy teraz, że mamy kryzys sensu. Proszę zobaczyć, nie mamy kryzysu ekonomicznego. To zresztą też się przejawia w tej percepcji Bergoglia, Franciszka, który no, on się wyśmiewa z Europy, dlatego że mówi, jak on przyszedł z argentyńskiej biedy i widzi teraz to, co Europejczycy nazywają kryzysem, no to mówi, że to są jakieś jaja. Jaki kryzys? Że dostaniesz tam 100 euro mniej, tak? Że zamiast dwóch samochodów masz jeden, że wyrzucasz jeden worek śmieci, za jaki to jest kryzys, nie? No to w ogóle nie ma nic wspólnego z myśleniem o kryzysie. Kryzys leży, jest to kryzys sensu. Pan profesor mówi tej konsumpcyjności.
Przypomina mi się taka scena z Carrozza, taki duży dom handlowy w Londynie. Warto go sobie zwiedzić, bo to jest świetne. In vivo można zobaczyć, jak się zachowuje idealny konsument w kapitalistycznym świecie. I tam między jednym departamentem a drugim jest taka niby rzeźba, taka niby świątynia. Jest ten Dodi, ta jego konkubina, prawda, Diana, i jest ten lew taki, który tam jest. I ci ludzie, jak przechodzą z jednego departamentu do drugiego, oni przechodzą bardzo nabożnie, to jest taka trochę liturgia, to jest ten moment duchowości, przechodzę przed założycielem, portretem założyciela tego domu handlowego, prawda? To jest autentycznie, to jest bardzo zabawne, ale z drugiej strony pokazuje trochę tą mentalność konsumpcyjną, która też potrzebuje swojej liturgii, swojej mistyki, ona też ma jakby takie fazy sublimacji tych tradycyjnych gdzieś form, i to zdradza właśnie kryzys bardzo ważny, kryzys sensu, tak? To zdradza kryzys sensu, który w Europie jest olbrzymi. Teraz pytanie, czy my jesteśmy w stanie znaleźć do Pani pytania ten sens w innych kulturach? To bardzo wątpię. No, jeśli zobaczymy na to, jak wygląda, nie wiem, co to znaczy Daleki Wschód, czy ma Pani na myśli na przykład etykę konfucjańską, która wychodzi z zupełnie odrębnych założeń moralnych, które na przykład zakładają absolutne, totalne podporządkowanie się przełożonemu, tak? Nawet jeśli jest dla nas niedobry. Czy mówimy o japońskiej etyce pracy, gdzie jeśli jesteś niewydajny, no to idziesz na harakiri, tak? Czy mówimy o... No, to jest pytanie teraz... Czy... Zadając to pytanie, myślałam bardziej o Arabii Saudyjskiej. Aha, o świecie muzułmańskim, tak? No ja się powiem tak, mój kolega, który jest proboszczem w Monachium, opowiadał, że był na jakimś spotkaniu z miastem Monachium, gdzie chodziło właśnie o wątek edukacji seksualnej, i on i muła mieli jedno to samo stanowisko, tam się przeciwstawiali jakimś kwestiom, nie znam szczegółowych jakich, natomiast cała reszta była przeciwko nim, więc są jakieś takie możliwe alianse, które się gdzieś tam pojawiają, ale z całą pewnością możemy się na przykład, gdybyśmy się mieli czegoś uczyć, ja wątpię, czy będzie jakieś zjednoczenie, no to możemy się na przykład uczyć w etyce gospodarczej bankowości islamskiej, tak? Która jest bardzo, bardzo opiera się na zaufaniu, tak? Tam się dostaje kredyt na zaufanie, no oczywiście jak się go nie spłaci, no to można tam mieć, to się nazywało misericordia w średniowieczu, nie? To były księży, było coś takiego, to był na sznureczku taki nożyk, tak, gardziołko. I nie byłoby księży, nie, w tym okresie, ale po prostu. Natomiast myślę, że jest kilka takich momentów, w których możemy to porozumienie wziąć. Z drugiej strony, jak przeczytamy Koran, jak przeczytamy na przykład, no jak traktuje się obcego, jak traktuje się wroga, no to tam są diametralnie różne założenia antropologiczne, diametralnie różne założenia nawet dotyczące etyki wojny, diametralnie różne założenia dotyczące myślenia o kobiecie, tak? Ja powiem szczerze, ta różnica kultur jest tak skrzecząca, i to jest ten problem na przykład tych no-go zones, tak? Które są, śmiali się z prezesa Kaczyńskiego, że ich nie ma w Sztokholmie, oczywiście, że są, można na YouTubie znaleźć te pamiętacie, jak Kaczyński powiedział, że to jest, to się śmiali, że ambasada Szwecji napisała dementi, że nie ma u nas takich sfer. Okazuje się, że jest ich całe mnóstwo, ale wydaje mi się znowu, że to jest paradoksalna sytuacja. Ja znam osobę ze Szwecji, która mówi właśnie, że w tych islamskich dzielnicach jest prawdziwe życie. To znaczy życie prawdziwych Szwedów, którzy od Ikei na zakupy przerażeni brakiem sensu życia, to w tych tamtych dzielnicach jest prawdziwe życie, tam są jakieś dzieci, tak, w tamtych dzielnicach, tam ludzie z sobą rozmawiają, tam ludzie się zapraszają do domów, tak, także być może właśnie możemy to pokazać, ale proszę zobaczyć, że tam nie dostąpiła wymiana, w tym sensie jestem przeciwnikiem tezy i wydaje mi się, że można empirycznie nawet to jakoś pokazać, że tam nie nastąpiła wymiana kulturowa, i tu nawet nie ma możliwości, że im większa wymiana multikulti, tym będzie lepiej, ponieważ tam nie ma w ogóle warunków poznawczych, warunków epistemicznych, do których mogłaby taka fuzja dojść. To znaczy ktoś, kto tak jak w społeczeństwie na przykład szwedzkim, to jest dobry przykład, gdzie ideałem, czy tam jest najwięcej singli, tam prawie 50% społeczeństwa to są single, i to jest traktowane jako jeden z elementów takich społeczeństwa, że żyje samemu, mam jakieś grono przyjaciół, ale jestem zupełnie sam, co jest kompletnie sprzeczne, niezrozumiałe dla na przykład tradycji muzułmańskiej, która jest tradycją bardzo rodzinną, bardzo wspólnotową i tak dalej. Pytanie, czy mogłaby w ogóle dojść jakakolwiek wymiana w tym momencie
nawet w takich społeczeństwach tych idei, czy jest jakieś mutualne uczenie się? Do pewnego stopnia tak, ale myślę, że raczej to są projekty skazane na długotrwałą porażkę i też wewnątrz liberalnego świata jest konflikt. Tak właśnie Emmanuel Todd, którego wspomniałem, kim jest Czarni, pokazuje, jakie są same zakręty w demokracji liberalnej i jakie są różne poziomy tego sporu właśnie od problemu narzucanej neutralności, narzucanej sekularyzacji, która jest kompletnie obca, tak z jednej strony, ale z drugiej strony na przykład mówimy, że ludzie, no nie chcę tego wątku podejmować, bo to jest wątek, na musiałbym 10 minut, żeby to, widzę, że panie bardzo nerwowo, że mnie patrzą, także w tym miejscu skończę. Przepraszam. A ja tylko minutkę, to znaczy, ja jestem przekonany, że ten Koran jest tak bardzo inny od naszego Nowego Testamentu. Natomiast różnica polega na czymś innym, to znaczy my dzisiaj czytamy Nowy Testament radykalnie inaczej, aniżeli żeśmy go czytali załóżmy 600 lat temu, czy 700. Obawiam się natomiast, że Koran rzeczywiście, jakby ta lektura zatrzymała się po prostu, prawda? Że tutaj musi dojść do pewnych zmian modernizacyjnych, w świetle których dojdzie do nowego czytania tej księgi, prawda? Bo każdy, wielkie księgi mają to do siebie, że każdy znajdzie w nich to, czego szuka. To już wiemy. Na tym polega wielkość księgi. Jeżeli księga tego warunku nie spełnia, to nie jest to wielka księga. Otóż my teraz, jeśli czytamy Nowy Testament, my, też nie ma jednych my, prawda? Ale znaczy sektor my. Jeżeli czytamy, to tam szukamy potwierdzenia jakby dla tych nowych idei, które kształtowały się w historii kultury europejskiej gdzieś tam od XVI wieku poprzez doświadczenie tych zmian emancypacyjnych proponowanych przez rewolucję francuską, prawda, do dnia dzisiejszego, prawda? Więc to jest to. A jeśli chodzi właśnie o, że tak powiem, dzieje recepcji Koranu, no to odnoszę wrażenie właśnie, że wciąż te społeczeństwa są za bardzo tradycyjne, aby potrafiły odczytywać Koran w sposób nietradycyjny. Mówiąc jeszcze inaczej, nie ma tego doświadczenia, które chociażby zawdzięczamy, tu mówiliśmy o kryzysie sensu, prawda? Czyli słynna książka Muzila, Człowiek bez właściwości. Słynna książka Sartra, Mdłości po prostu, prawda? I tak dalej, prawda? Ja tak nie jestem takim wielkim ekspertem tej kultury, historii i kultury muzułmańskiej, ale obawiam się, że oni tam jeszcze tego doświadczenia po prostu nie... Ja myślę, że to jest pewien problem, bo kiedy jednak spojrzymy na interpretację pisma, to gdyby nawet wziąć metodę historyczno-krytyczną, ona zawsze się odwołuje do interpretatorów gdzieś z dawnych wieków, natomiast tradycja rewolucji francuskiej, gdyby na przykład wziąć nawet jeszcze wcześniejsza tradycja, odwołuje się tutaj do bardzo ważnej książki Bronisława Baczko o Jean-Jacques Rousseau, gdzie pokazuje Jean-Jacques Baczko, że od Jean-Jacques Rousseau następuje oderwanie właśnie oświeceniowe od tradycji pisma. Czym była rewolucja, czym było przygotowanie do rewolucji, czym było przedrewolucyjne oświecenie francuskie, to było założenie, że nie korzystamy ze źródeł, jakim była tradycja pisma, ale sama tradycja pisma jest w samym chrześcijaństwie dosyć spójna i fundamentalna różnica jest taka, że no w tradycji pisma ewangelicznego mamy jednak założenie miłuj nieprzyjaciół swoich, mamy jednak założenie pokojowej współegzystencji. Tak, ale fragmenty znajdziemy, ale generalna dominacja Koranu jest taka, że ten kto nie z nami, ten przeciwko nam. Ten, kto nie z nami, jest wrogiem i ten, kto nie z nami, jest tym, który to jest... To możemy tak samo cytować Nowy Testament? Nie możemy, ponieważ mamy na przykład w Koranie specyficzne opisy... Panie doktorze, niech pan sięgnie do przewodnika katolickiego z okresu międzywojennego. Akurat mam kilka numerów i jest tak, jak ja mówię. Ale różnica jednak jest taka, że w samym Koranie mamy bardzo szczegółowe sytuacje, w jaki sposób postępować z niewiernymi, w jaki sposób możemy ich odbierać życie, w jaki sposób możemy ich traktować. Mamy bardzo specyficzną kulturę życia codziennego, która w Koranie też ma miejsce. W Ewangelii mamy jednak przekaz... Ale no tak zawsze jest, że ciekawe tematy wychodzą i spory na koniec niestety, no ale to... Bo to już byśmy musieli sobie wziąć co? Egzemplarze Koranu i... I egzegezę zrobić. No, najlepiej tylko same teksty i jakby tak. Dziękujemy Państwu za cierpliwość.